Słuchaj. 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 słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy, drogi słuchaczy oraz drogie słuchaczki, już w 26 odcinku podcastu Słuchaj Gier. Który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W ostatnim odcinku podcastu słuchaj gier wspólnie z Pawłem poruszyliśmy temat historii muzyki do gier z podznaku Sonic the Hedgehog. Dlatego już teraz z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Oraz jak zawsze dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie. Postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Dzisiaj w naszym wirtualnym studiu mamy dwóch znakomitych gości, person. A pierwszym jest Mateusz Gołąg, którego być może pamiętacie z naszego podcastu o muzyce do japońskich rpg -ów. Mateusz na co dzień jest propagatorem dobrych japońskich produkcji nie tylko ze Stani Nintendo. Cześć, Mateuszu, miło, że znowu odwiedzasz nasze skromne progi. Cześć, cześć, niesamowicie mi miło, że zostałem znowu przez Was zaproszony. Oj, naprawdę, bardzo miło znowu Ciebie słyszeć i widzieć, a zawsze jakby Twoja wiedza i e, powiedzmy. Mm, to, że możemy z Ciebie tutaj ugościć, to jest bardzo nam miło i myślę, że słuchacze też chyba to docenią. Zaś po drugiej stronie mikrofonu mam przyjemność po raz pierwszy w naszym podcastie przywitać Jędrzeja Szwedę z kanału Zagrajnik TV, który niczym Harry Potter na miotle przedstawia mu golom świat magii, gier, wideo i nie tylko. Witaj Jędrzeju i dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Dzień dobry, no mnie jest bardzo miło, że mi zaprosiliście, więc e, mam nadzieję, że będzie ciekawa rozmowa i trafnie z tym Harry Potterem, bo jestem wielkim fanem, wielkim fanem Harry'ego Pottera, ale to poza dzisiejszym, poza dzisiejszą rozmową taki Może, może kiedyś, właśnie, może kiedyś o tym Harry Potterze porozmawiamy, a szczególnie do gier, bo muzykę do tych gier między innymi Jeremy So kiedyś tak, tak, pisał tak. muzykę, tak więc myślę, że może kiedyś się nadarzy taka okazja. Panowie, w ogóle nagrywa, nagrywamy, u progu kolejnego Nintendo, Diary. oczywiście dzisiaj nie będziemy w z fusów, bo sądzimy, że mamy. Arcy ciekawy temat do przedyskutowania, ale, ale zanim jakby do przejdziemy do tego głównego dania, panowie, zawsze w naszym podcaście mamy taką tradycję, że zanim będziemy rozmawiać o tym jakby głównym temacie naszego podcastu, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście, i pozwolę sobie od naszego pierwszego gościa zacząć. I, Jędrzeju, co ostatnio na twoich, w Twoich głośnikach? Że tak powiem, grało? Dużo muzyki, nie tylko z gier, ale głównie jest to muzyka japońska. Ostatnio, no, od dłuższego czasu ma taką maksymalną fascynację Japonią. Więc e, sporo takich kawałków e, z takiego muzyki indie japońskiej, Ale powiedzmy, że skoro jest tutaj, jest tutaj hmm, podcast dotyczący gier komputerowych i muzyki w grach, to muszę wam powiedzieć, że ostatnio bardzo mi się spodobała. Muzyka z gry Shadowverse to jest taka japońska karcianka, która jest takim japońskim odpowiedzią na hardstone'a. I mam tak, że jak gram w jakąś grę dużo, to ta muzyka potem mi wchodzi do głowy, potem piszę recenzję. Właśnie jestem w trakcie pisania recenzji tej gry, i jak piszę recenzję, to zawsze puszczam sobie tę muzykę tak zapętloną, te kawałki, I, i, i to mnie tak napędza, i pomaga mi pisać na temat tej gry. I wchodzę jeszcze w klimat tej gry. Więc ostatnio, ostatnio grałem w Shadow Warsa i słuchałem dużo muzyki z Shadow Walksa. Nie, nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy tę w ogóle, ale jest naprawdę, są to fajne kompozycje. A tak, to z gier. Przyznawam, że mam tak, że bardzo często wracam do kawałków, które, które znam. Bo, bo Lubię je, bo je znam. I cały czas u mnie krąży, niezależnie od tego, jakby, jakie nowe kawałki się pojawiają na playlistie, to zawsze wraca muzyka z Dungan Rompy, której słucham codziennie. Zawsze jakieś kilka kawałków. No i muzyka z gier Nintendo, na przykład z Mario, ale o tym będziemy dzisiaj gadać. Tak. Zdarza nam się, że też jakby rozmawiamy o albumach, które niekoniecznie są powiązane z grami, tak więc jeżeli nie wiem, coś ostatnio poza, że tak powiem, światem elektronicznej rozrywki, a Ciebie zainteresowało, zaintrygowało, to proszę podziel się z, z nami, z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, może jakimś albumem, który faktycznie wbił się i wywiercił w Twoją czaszkę. Jest taki zespół e, japoński nazywa się Nersy toki. Nie wiem, czy kto jest jakoś szczególnie znany. E, który no To jest taka muzyka Indie. Ciężko ją określić. To jest taki, taki lekki rock, mm, właśnie niezależny, ale tym, co cechuje, te, e, ten, ten zespół jest to, że każdy utwór jest taki maksymalnie pogodny e, i trochę szalony. I e, no ostatnio z takich właśnie moich nowych odkryć, znaczy to nie jest takie nawet nowe odkrycie, ale mam takie fazy, że wracam właśnie Neru Toki e, z tych japońskich kawałków słucham najczęściej. Ale też, to już może bardziej znane, to z kolei anime. Często wracam też do soundtracku z filmu Kimi no Nawa. szczególnie do kawałków, które napisał zespół Rod Wimps na właśnie, właśnie większość tego, większość tej muzyki napisał, napisał ten zespół do tego i do tych kawałków też często wracam i ostatnio też ich słucham. Ojej, super, super. Dzisiaj coś czuję, że ten Wór będzie pełny muzyki dobrej. E, Mateuszu, a co tam u Ciebie się kręciło na krążku? E, u mnie ta relacja z muzyką ostatnio jest bardzo skomplikowana. Gdzieś tam miesza się ta muzyka growa z niegrową. E, Gdzieś tam mam trochę więcej czasu. Ułożyłem się ze, swoim, ze swoją, swoim nowym potomkiem, troszeczkę więc zacząłem znajdować więcej czasu. Wróciłem do grania na, na instrumentach, troszeczkę sobie komponuję. I gdzieś tam, wbrew mojej miłości do reggae, wychodzi mi muzyka mocno gitarowa, bardziej ciężka. I gdzieś tam pojawił po, po ograniu No More Heroes 2, które w porównaniu, w, w, w odróżnieniu od jedynki. Miało muzykę robioną, nie pamiętam czy w całości, ale przynajmniej w dużej mierze przez Akirę Yamaokę, e, więc miała takie fajne, brudne, gitarowe brzmienie. Mm, zacząłem sobie słuchać tego typu muzyki. Ostatnio e, oporowo, mocno kręcą się u mnie takie tematy post e, zwłaszcza wróciłem do takiego mocno licealnego dla mnie zespołu Caesar. Więc tutaj już wracając do Twojego tematu, polecajek. E, bardzo z dużą przyjemnością wszystkim polecam ich ostatni album z 2020 roku e, CV z Patchem parabellum, który tam miesza nie tylko post-grunge, ale trochę takiej e, eksperymentalnej e, gitarowej muzyki, ale stricte brudnej gitarowej. E, I jednocześnie gram sobie w tle w Neo The World Ends With You, które też. W znacznej większości stoi muzyką gitarową, chociaż bardziej takim, e, kojarzącą się bardziej z amerykańskim punkiem. E, więc ostatnio mocno e, moja muzyka, która mnie otacza, mocno odstaje od takiego codziennego mojego klimatu, ale za to owocuje wieloma e, ciekawymi inspiracjami. Super, naprawdę zacnie to brzmi. Dzięki, Mateu Mateusz. A Pawle, a co, a co tam u Ciebie było słychać? No ja się trochę przeraziłem, jak słucham naszych gości, bo większość muzyki, której powiedzieliście, no jest zbieżna z tym, co ja obecnie słucham. Tam, wiadomo, Neo no, no, The words so and Zufiu też słucham w kółka, głównie też dlatego, że będę pisał z tego recenzję, a, ale też troszkę się przestraszyłem tym, co Andrzej powiedział, że słuchał od, o, ostatnio Red Wimps, Zespołu japońskiego, bo ja tego zespołu, muzykę tego zespołu słuchałem przez ostatnie kilka dni, głównie w pracy, żeby po prostu leciało w tle, ale też ostatnio słuchałem dużo muzyki od Maximum de które który stworzył openingi do anime Death Note. Także tyle, chyba tyle, jeśli chodzi o takie poza, pozagieraczkowe. Nie, będę miał jeszcze jedną jedną, jedną pozieczkową muzykę, którą polecę. Jeszcze w międzyczasie oczywiście słucham muzyki do Delta Rune Chapter 2. Jestem, na tej chwilę jestem nią bardzo zachwycony, Toby Fox. No i duża zaskoczona Lena Rain pojawiła się również na tym soundtracku. Bodaj ze dwa albo trzy utwory razem zrobili, ale naprawdę. Naprawdę bardzo fajnie to wyszło i myślę, że taki to co, to co robi Toby Fox generalnie przy tej grze, czyli um, nie boi się odpoczywać. Nie boję się brać odpoczynku takiej przerwy od, od gry bardzo dobrze robi i jemu, i całemu projektowi, i myślę, że również temu soundtrackowi. No, czekam nadal na część trzecią, czwartą i piątą, którą, które wyjdą jednocześnie i wtedy będę mógł się zabrać konkretnie za soundtrack, ale myślę, że jest zdecydowanie lepiej, niż, niż to było w przypadku Undertale. To już od razu mogę powiedzieć. Na pewno jest mocno wciągająca. Jeśli chodzi o takie poza-giereczkowe e, rzeczy, ostatnio na... E... Okej, okay, na, band, na Bandcampie jest taki program radiowy w cudzysłowie, nazywa się Bandcamp Daily, gdzie prowadzący prowadzi rozmowy z różnego rodzaju kompozytorami, muzykami, piosenkarzami i tak dalej. No i oczywiście omawia ich muzykę. I akurat trafiłem na odcinek z Jose Gonzalezem. To jest taki szwedzki, indie folkowy piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, którego część. Część z Was, naszych może słuchaczy, kojarzy z takiego utworu Heartbeats z albumu Winner. Bardzo, bardzo popularny, znany utwór. Mówimy tak, gdyby, gdybym, ją, gdybym go teraz puścił, to myślę, że ludzie skojarzyliby i osobę, i utwór na spokojnie. Generalnie, Jose González jest. Popularnym, wziętym muzykiem. Jego utwory można było usłyszeć w serialach takich jak Doktor House, nawet Chorzy Doktorzy. I jeden utwór dało się usłyszeć również w Red Dead Redemption, Faraway, jeśli dobrze pamiętam. Stąd uh, kojarzy jego nazwisko, właśnie. No, dokładnie, tak, 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 dokładnie. Tak jak mówię, Heartbeats jest bardzo popularny. Myślę, że gracze powinni również kojarzyć jego utwór uh, Crosses, który pojawił się na soundtracku do pierwszego Life is Strange. Um, ten um, ten album Winner, o którym wspomniałem to jest jakiś, może chciałem powiedzieć starość, ale no, taka jest prawda to został chyba wydany w grudniu 2006 roku no ale cóż, jak podczas tego wywiadu zagrali go w tle, no to nie mogłem, nie mogłem się nie oprzeć nie, nie posłuchać ponownie tego albumu, także ten album na pewno polecam The Winner, ale też polecam jego nowszy album, Local Volley tutaj Jose Gonzalez jest znany z tego, że gra oczywiście na gitarze gra takie bardzo spokojne takie balansujące na granicy takiej ballady i takiej, no nie wiem jak to powiedzieć, takiego właśnie indie, indie folku, to są takie utwory, które po prostu sobie puszczacie jakiś wolny wolną sobotę, wolną niedzielę kiedy za oknem pada deszcz i chce się zrelaksować, to jest właśnie taki typ muzyki Local Valley dodaje nieco tropikalnych rytmów, ale też naprawdę Robi swoją robotę. Także Jose Gonzalez. ja polecam całą jego dyskografię. Nie jest ona za duża, bo on wypuszcza głównie jakieś single albo jakieś pojedyncze utwory. A takie duże albumy, no to jest, to jest bardzo duża rzadkość. Ale jak, jak wypuszcza, to nie ma bata we wsi i, i, i trzeba tego posłuchać. Jeszcze jedną krótką rzecz zrobię. Skorzystam z tego, że Mateusz jest. No i oczywiście Mariusz, nie wiem, jak Jędrzeje u Ciebie z JRPGami, ale trafiłem przez przypadek na album zatytułowany Metagroove od J Music S ensemble I to jest, słuchajcie, są tam zawarte utwory z gry Persona 5 zaaranżowane A, na tak, jazzowe widziałem. jazzowe kawałki. Mm -hmm. Fantastycznie zagrane, mi się to bardzo podoba. No to totalnie jeśli no, to... wyślij mi nazwę tego, tego albumu. Natomiast ja w tym, tym, mimo tym mimo klimacie, co myślę. mówisz, nie wiem, czy znasz, musisz sprawdzić Gentle Love. To jest taki, znam, znam. znam znamy, fantastycznie. To może nasi słuchacze nie znają. To jest taki fantastyczny duet, który przearanżowuje muzykę z różnych gier na. E, f, zazwyczaj jest to fortepian i saksofon i wychodzi z tego. A ten... wiesz, kto na saksofonie gra Mateusz? Norihiko Hibino, tak. kompozytor, który tak. robiła się muzykę do. Um, tą taką ambientową do meta Gear Solid 2 Sons tak, of Liberty tak. i on też jeszcze Zone of the Enders, robił też muzykę między innymi. Ale wydaje mi się, że Jędrzej jak najbardziej, Persona chyba u ciebie, Jędrzej, Persona i u, u twojej partnerki to to jest chyba na porządku dziennym. Tak? Nawet małżonki, tak, na porządku dziennym. Małżonki, bo... przepraszam, tak. Ostatnio ostatnie kupiliśmy sobie um, dwa y, takie kilkuputowe wydania, y, winyle z muzyką z Persony, które szły do nas z Japonii przez kilka miesięcy. I mamy chyba, jest chyba sześć 6, 6 płyt na Personę 5 i pięć na Personę 5 Royal, więc mnóstwo muzyki na Jezus. winylach i naprawdę zupełnie inaczej się słucha tego. I rzeczywiście o tym zapomniałem wspomnieć, bo od kiedy mamy te albumy, a to tak będzie z miesiąc, no to codziennie rano leci Persona właśnie z winyli i to jest absolutnie fantastyczne. To jest piękne, w, to jest wspaniałe. A widzisz, Mario, nie można. śledzisz mnie. Co jakoś w zeszłym roku w pandemii wrzucałem... E, jak Gram w The Mask na basie na Twittera z nudów <głos> pandemicznych. <głos> no super. że <noise> pandemia, pandemia rozwija kreatywność. Czeka mi jeszcze przesłuchanie soundtracku do Eastward, ale to już w momencie, kiedy zdobędę w końcu grę i w nią pogram. Także tyle ode mnie. No, to panowie, mi ołówek płonie od zapisywania tych waszych polecajek i mam nadzieję, że na, naszym słuchaczom i słuchaczkom przypadną do gustu te nasze polecenia. Ja to jeszcze podsumuję swoimi. A dwoma albumami, które miałem okazję między innymi przesłuchać, bo tych płyt było wiele więcej. I tutaj wcześniej wspomniany dosłownie przed chwilą przez Pawa Eastward, original soundtrack Joela koryca, miałem okazję już przesłuchać, na grę, na grę czekam, żeby sobie zagrać na spokojnie, bo jednak e, trzeba skończyć No More Heroes 3. E, tak więc soundtrack do Eastward jest wszystkim, chyba tak sądzę, tym za co kochamy muzykę do gier wideo, czyli nostalgia miesza się e, z dźwiękami retro przepełnione takimi dynamicznymi kawałkami których nie, posty nie postydziłiby się nawet e Artyści z Daft punk Zaś sama gra to pocztówka, tak sądzę, chyba z wakacji dla sympatyków retro gier z podznaku The Legend of Zelda. Tak więc podsumowując, sądzę, jeżeli podobała się Wam muzyka do Feza, a melodie ze Stranger Things nie są Wam obce, to koniecznie przesłuchajcie ten soundtrack, drogi Estward. Z kolei nie album Japanese Breakfast, album Jubilee i Michel. Zau która jest założycielką tego zespołu, znana głównie pod pseudonimem Japanese Breakfast, po wielu perypetiach życiowych, no, opublikowała swój trzeci long play. No, i na którym naprawdę słyszymy sporo syntetycznych dźwięków utrzymanych w stylityce pop, która miesza się z latami 80, z dźwiękami lat 80. No, i jest przez to ta jakby nostalgia i te rytmiczne energię. Energiczne, rytmy mieszają się ze sobą i porywają nas do wielokrotnego słuchania albumu. I tutaj też warto wspomnieć, że sama Michelle Zarnel niebawem publikuje swój soundtrack do gry Sable. No, sama produkcja, sama gra to jest, opowiada młodą protagonistkę przemierzającą na skuterze niezmierzony bezkres pustyni w poszukiwaniu ruin dawnych upadłych cywilizacji, i to chyba w Xbox Game Passie będzie ta graba bodajże za Darmo udostępniona. Dobrze, no to mamy piękny step, mamy dużo tej muzyki. Przejdźmy te, zanim jeszcze oczywiście przejdziemy do um, głównego tematu, jeszcze kilka innych takich drobnych. Panowie, ja zadam takie podstawowe pytanie, jakie są wasze najdalsze wspomnienia związane z muzyką do gier Nintendo? I zacznę może tym razem od Mateusza. Z muzyką do gier Nintendo. Tak, takie najdalsze. Wiesz, nie wiem, miałeś 6 latek albo tak, miałeś 10. Wiesz... Nie, nie wiem ile lat, ale to będzie takie bardzo polskie Nie ma znaczenia. No, wiecie... Tak, ale takie najdalsze, jak jest twoje, Tak, tak wspomnienie... ale to co mam na myśli, że te wspomnienia są bardzo polskie, no bo oczywiście, że to będzie Pegasus, e, składanka 168 i 1 i spiracony tam, że Super Mario Bros. pierwszy. E, więc ta muzyczka e, z poziomów Super Mario pierwszego już na zawsze wryta w głowę e, no i tak naprawdę no te wszystkie gry, które były na tej składance e, Battle Tanks to chyba też jest e, jeszcze marka Nintendo, jeśli dobrze pamiętam e, mm -hmm, czy tam jeszcze coś, kurczę chyba nie było tam już nic nintendowego na tym, na tym kartridżu, takiego stricte stricte nintendowego, poprawcie mnie jeśli się mylę tam chyba była ta gra z tym pistoletem, że się do Kowbo strzelało. A tak, racja, jeszcze, jeszcze było Hogan's Alley. Ale tak. do tego muzyki nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, nie zapadła mi w pamięć, więc zdecydowanie... Tam jest taki jeden taki temat, taki westernowski, jak wchodzi To z jest Gunfight, to jest akurat. Tak. Gunfight. gunfight racja. A to Gun... jest Gunfight. Hogan's tak. Alley to było to, co się bili w alejce, też było na tej z tym, tym. składance, no ale z tych gier zdecydowanie no, zapadła mi po prostu muzyka z Super Mario, no bo. No bo jakże miałaby nie zapaść? Ale to jest takie bardzo, no, no bardzo sztampowe, szczerze powiedziawszy, no ale to myślę, że. Wielu polskim dzieciakom z tamtych czasów, z przełomu lat 80., -tych, 90., -tych, to właśnie no, no, to była pierwsza styczność, jakakolwiek z grami Nintendo, tak naprawdę, u nas. A, a później a później taka świadoma styczność, była, przypuszczam, że wtedy to tylko, o gran, okej, okay, dobrze, ale jak już troszeczkę tam dorosłeś i, i jakieś, nie wiem, albo sam kupiłeś, albo dostał, dostałeś kieszonkowe i po zebraniu kilkusetek złotych kupiłeś na przykład jakiś sprzęt, to pamiętasz, może jakieś. Kolejne takie wspomnienie, jakie było? Nie, no wtedy to było PlayStation, ale mieliśmy przecież w Polsce złotą erę emulatorów, nie? E, więc na emulatorach ogrywałem wszystkie e, Link to the Past jeszcze swego czasu. E, na emulatorze Nintendo 64, oczywiście Mario 64 e, i te gry. Ale trudno jest mi tak naprawdę, bo to jest dla mnie taki miszmasz tamten okres, stąd że jak wszedłem w erę emulatorów, to chodziłem do kafejki i ściągałem wszystko. Po prostu wszystko co się dało i próbowałem przynajmniej liznąć każdej gry z kolei, więc yy, nie mam takiego konkretnego wspomnienia, żeby mieć w głowie, kurczę, ta muzyka mi siadła z tego powodu, jak ogromny przemiał yy, tych romów yy, <ścoughs> się dział na moim komputerze. Hmm. Rozumiem. A Jędrzej, a jak, jak to u ciebie się wszystko zaczęło? Jakie takie twoje najdalsze wspomnienia związane z muzyką do Gierni Tendo? No ja muszę powiedzieć, oczywiście wiadomo, że to był Mario na początku, ale niezależnie od tego, czy to było, czy to jest sztampowe, czy nie, czy to jest typowo polskie, czy nie, to za mną ta muzyka została na zawsze. I mogę nawet wam powiedzieć, że akurat nie było w tym mojego udziału, bo mieliśmy niedawno wesele ze smokiem, i tam ono było takie mocno gotowe, między innymi tam była też był telewizor ze switchem, można było sobie grać. W Mario różne. E, I to była moja inicjatywa e, i Patrycji, a moja rodzina, bo daliśmy ślub e, na miejscu, na sali, zrobiła tak, że tuż przed ceremonią, e, jak się jeszcze zbierali goście, leciała właśnie, leciał motyw przewodni z Super Mario Bros. Ten pierwszy, ten właśnie skomponowany przez Koji Kondo. E, bo ten utwór jest, e, bardzo go lubię, uważam, że to nawet nie jest muzyczka, tylko to jest utwór, który naprawdę jest dobrze, skom dobrze skomponowany, e, z wykorzystaniem wszystkich lichych możliwości, e, jakie dawał sprzęt w tamtych czasach. A fakt, że jest ciągle komponowana, jakby aranżowana, aranżowana na nowo w właściwie każdej grze z Mario i, 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 się, i zawsze jest jakoś ubogacona i zawsze brzmi dobrze, niezależnie od instrumentarium, świadczy o tym, że jest naprawdę dobra. Więc tak, ten utwór rzeczywiście był tym pierwszym i dalej go słucham czasami. Ostatnio odkryłem, bo jeszcze muszę o tym powiedzieć, ostatnio odkryłem taki, um, znaczy może inaczej, w Super Mario Maker 2 każdy znany, kultowy utwór z gier Mario jest e, przearanżowany od nowa e, w takiej f, w formie edit kiedy, kiedy budujesz etapy i te utwory wtedy są na przykład ten utwór z Mario to jest przebrany taki takie spokojny jakby leciutko jazzowe plumkanie. Ma zupełnie inny charakter ten utwór niż oryginalnie i dalej brzmi świetnie. To jest ciągle ten sam utwór, ale jest przearanżowany, więc dla mnie ten utwór to jest niewyczerpany potencjał i jest to po prostu e, absolutnie genialny kawałek. Uwielbiam go. Ale powiedzmy, że z takich utworów, które już świadomie, e, nieco bardziej świadomie poznałem, i mniej znanych utworów do gier Nintendo. Też gra z Mario, natomiast skomponowana przez takiego kompozytora, który jest mniej kojarzony z grami z Mario, bo on tak naprawdę poza tym tytułem, to był w ogóle jego trzecia gra, do której skomponował, to on potem już nie robił za dużo z Mario kompozycji. To był Kazumi Totaka i on skomponował muzykę do Super Mario Land 2 Six Golden Coins i ta, ta gra w ogóle jest takim innym Mario pod każdym względem, jeżeli chodzi o gameplay. Jest taka trochę Metroidvaniowa, bo w ogóle robili to ludzie, którzy zajmowali się Metroidem 2 i ona ma troszkę inny charakter moim zdaniem. Ostatnio robiłem o tym materiał i także muzyka jednocześnie jest podobnie skoczna jak w poprzednich częściach Mario, ale jednak jest inna. Te kawałki są naprawdę dobre. To są naprawdę fajne kawałki. Słuchajcie, jak robiłem ten materiał e, ostatnio właśnie na tej grze, i wróciłem sobie do niej po latach, to byłem zaskoczony tym, jakie to jest fantastyczne. Więc e, d, gdybym miał wskazać. Kurde, i jeszcze jedna rzecz, dobra, to, to. Sorry, że tak się rozgadałem, nie? Ale jest jeszcze nie, nie, jedna. Śmiało, taka gra. śmiało da, dajesz. Jest jeszcze jedna gra z Nintendo, która z czasów dzieciństwa, to jest takie mega wczesne wspomnienie, i to już powiedzmy najbardziej świadome i takie najwcześniejsze, ale dalej to było w roku 2001. Soundtrack do gry Advance Wars na Game Boy Advance. Uważam, że jest absolutnie genialny. Tam każda postać miała swój soundtrack. To, to było takie do, do półtorej minuty, chyba góra do dwóch się zapętlał. Um, I tam na przykład Andy Team, motyw Andiego, motyw Sami, motyw Maxa, motyw Grita. Właściwie nie było postaci, która miała zły Kanebiego, Sony. Każda postać tam miała ten swój krótki kawałek, um, który wyciskał wszystkie poty z tego malutkiego e, Game Boy Advance, bo to, tam były jakieś gitarki, tam były jakieś saksofony. Wiecie, to wszystko było e, to wszystko jakby było emulowane przez, przez, ten, przez tę malutką kartę dźwiękową tego, tego Game Boy Advance. Brzmiało świetnie. Te kawałki się w ogóle nie nudziły. Ja przy tej grze spędziłem setki godzin, bo to była taka gra, naprawdę e, przy której można było siedzieć godzinami hen hen. Zresztą do dzisiaj w nią gram. Niedługo wyjdzie remake. E, bardzo go wszystkim polecam sobie zapisać w kalendarzu, ten remake, bo w tym roku wyjdzie. I te kawałki tam już słyszałem, że brzmią fajnie, przearanżowane na dzisiejsze czasy. Ale dalej jakby z tym samym klimatem. Um, w każdym razie te kawałki się nie nudziły. Wtedy grały się godzinami, a one były tak dobre i do dzisiaj jak słyszę motyw Andy'ego, to jest takie o kurde, jak słyszę, a ja, ja, jeżeli ktoś mi powie, że, 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 że też lubi te kawałki, to już mówię, a człowiek kultury, zasłuchiwał się 20 lat temu w takiej muzyce, nie? Więc powiedzmy, że te trzy rzeczy, czyli motyw przewodni Mario, e, muzyka z Mario Land 2 i Advance Wars to są e, moje kawałki z dzieciństwa, jeżeli chodzi o gry Nintendo. Mm, bardzo dobre ty, 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 tytuły. Ja tak się rozgadałeś, sobie... że aż mi teraz głupio, że ja tak mało powiedziałem, ale. <ślad> <ślad> ale ja dopiero nie, jako nie, nie. dorosły człowiek zacząłem doceniać muzykę Nintendo, bo mówię, przez ten, przez ten taki zasyp Romami i brak dostępu do e, autentycznego hardware'u. Mateusz, jeszcze będziesz miał ok okazję się odkuć, bo naprawdę jeszcze mamy o czym dzisiaj <ślad> rozmawiać. Ja tutaj jakby się podpisuję, jeżeli chodzi o Advance Wars, polecamy tutaj z DJ i myślę, że Paweł i Mateusz też się pod tym podpisują. Paweł, a twoje takie najdalsze wspomnienie związane z muzyką do gier Nintendo? Dwie rzeczy zanim zacznę. Pierwszy motyw z Andiego z Advance Wars miałem jako dzieciak ustawiony na telefonie jako dzwonek. Natomiast taka mała erata, szamuje, od tego, co mówił, a tego co mówił Mateusz. Hugans Alley, dobrze, prawie dobrze kojarzyłeś, tam powiedziałeś, że Hugans Alley to są o dwóch gościach, którzy się bili, a nie. Hugans Alley to też jest strzelanka, tylko na strzelnicy, i tam strzelałeś w, w, w jakiś goście, w jakiś tekturowy. Tektorowych przestępców. A Urban Champion to jest o dwóch gościach, którzy się e, nawalali na ulicy. Tyle ale pomyłek, gdzie się popełniłem. Tyle ale, ale wiesz, właśnie to chcę powiedzieć, że mam tak bardzo bezużyteczną wiedzę. i Mam głowę tak e, zaśmieconą takimi niepotrzebnymi, pozoru informacjami, a ja to tylko pokazuje, jak bardzo. Um, jak bardzo dużo czasu spędziłem przy grach Nintendo. Takie moje najdalsze, najdalsze chyba najmniejsze wspomnienie było wtedy, kiedy, e, mieli, kiedy nagle pojawił się w domu Pegasus. Oczywiście, jasna sprawa. To było chyba jakoś święta, albo w okolicy świąt. I pamiętam, że z bratem graliśmy razem w kontrę. No i oczywiście motyw dżungli, wiadomo. Y, wszyscy, wszyscy chyba potrafimy y, zachwycać z pamięci motyw dżungli z kontry. Oczywiście pojawił się Mario, pojawiła się również ta składanka 168 gier w jednym i stamtąd również pamiętam mnóstwo gier, ale też pamiętam mnóstwo takich tytułów, przy których Nintendo raczej nie pracowało, głównie Capcom, Taiko i inne firmy. Mam tu na myśli takie tytuły jak Mega Man, DuckTales, na przykład, Darkwing Duck. Ty tu oszukujesz, Boże, jest ty tujesz, miało być o Nintendo. To gra w komu to ja mógłbym wspomnie, wspomnienia opowiadać. Miało być ale Nintendo. Miało być Nintendo. Miał być tylko Nintendo, ale fakt faktem. Ale fakt faktem. U mnie głównie, jeśli chodzi o takie gry typową Nintendo, no to przede wszystkim był Mario. Bo jeśli chodzi o takie typowe m, tytuły, tytuły od Nintendo, no to co, Duck Hunt, ten motyw, który pojawił się na samym początku, kiedy e, piesek oczywiście szukał kaczek, Mario, co tam jeszcze, może Tetris, może stamtąd, stamtąd ta muzyka, która leciała podczas układania klocków? No także, tak jak mówię, te czasy Pegasusowe to jest tak naprawdę słuchanie yy, słuchanie, granie w gry, które nie pochodziły z Dicto Nintendo, ale stamtąd słuchałem dużo muzyki no i oczywiście robiłem tę składankę mixtape'ową na yy, kasecie magnetofonowej, oczywiście pod warunkiem, że kartridż nie wysiadł w pewnym momencie jeśli zgliczował i się nie zglitchował i wszystko działało tak jak trzeba. Yy, takie Jeszcze troszkę późniejsze yy, moje wspomnienie z muzyką, no to był Super Mario Land na Game Boya, którego kolega zabrał kiedyś na, na obóz. No i wiadomo, zamiast chodzić, chodzić po lesie, zbierać grzyby i bawić się z dzieciakami, no to my graliśmy w Super Mario Land. No bo co mieliśmy innego robić? Także, no, tak wyglądały te, tak wyglądały te początki, te moje takie najwcześniejsze wspomnienia, jeśli chodzi o gry, związane stricto z Nintendo. Może jeszcze Pokemony na, na Game Boy Color oczywiście, ale to już jest taka troszkę dalsza historia. Wiecie co, ja wam powiem, że jeśli mogę jeszcze wbić na sekundę, że mam teraz takie, przyszła do mnie taka, takie, taka świadomość wielka, że wbrew temu, co czasem mówię, że mieliśmy tę epokę ROMów, bo nie mieliśmy dostępu do prawdziwego hardware'u w Polsce, to, że poza tym takim plusem dla mnie, jakim niewątpliwie jest poznawanie tej strony gamingu, której jako dzieciak nie znałem przez te braki sprzętowe, tego, że nie było u nas Super Nintendo, nie wiem, Genesisa e, i tak dalej. E, tych, ominęliśmy cały ten rynek praktycznie 8-bitowy w większości i cały 16-bitowy, tak. ale e, teraz poczułem ogromną stratę, przyznam szczerze, bo jak zaczęliśmy rozmawiać o tym temacie, to dotarło do mnie, że przez to jak masowo przerabiałem gry, to ja ich nie, niekoniecznie je w tamtym okresie celebrowałem przez co mniejszą uwagę zwracałem choćby na muzykę z tamtego okresu, kiedy ogrywałem te 16 bitówki. I to jest mm -hmm. dla mnie smutne. <laughs> Okay, no to jest smutne, okay. no to, cały, tak, to jest prawda, co ty powiedziałeś. Cały ten okres 16-bitowy nas po prostu minął. Bo co mieliśmy? Najpierw był Pegasus, później był Game Boy, później był Game Boy Color Advance, a ten SNES to jakoś tak, tak nas no tak. pominął. Nie było go. Bo teraz jak pomyślę, że właśnie gram chociażby w Nia The World Dance with You i ta muzyka jest dla mnie ważnym elementem gry. A wtedy się żonglowa żonglowałem tymi Romami, żeby poznawać, 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 przez co część rzeczy zupełnie Gdzieś tam część tego dzieła, jakim jest gra, gdzieś tam spływała po mnie, gdzieś tam z boku. Robiłeś, robiłeś po prostu to, co ja robiłem jeszcze kilka lat temu. Po prostu ogrywałem tyle gier, żeby po prostu zdążyć, nadążyć tak, ze wszystkimi. do tak, tak. No. No właściwie nadrobić w tamtym okresie. Nadro nie? Tak, tak, tak. Nawet nadrobić. nie były nowości przecież już dla nas. No dobrze, no to słuchajcie, znowu się nam zbiera kilka tytułów. Chyba nasi słuchacze i widzowie, no to będą na pewno kojarzyć. Ja powiem szczerze, miałem na tyle szczęście, bo w 1994 roku w moje ręce już trafił Game Boy i faktycznie taką pierwszą moją grą z prawdziwego zdarzenia, już pomijając, że wcześniej był ten Pegasus, to jednak ten Game Boy to było. Pierwsze takie spotkanie z naprawdę z prawdziwym hardwarem z, od, od włodarzy z Kyoto. I pamiętam, że właśnie tą pierwszą grą to był Super Mario Land. To jest ona oryginalnie w 80. Nie, przepraszam, 1990 roku na Game Boyu chyba się później pojawiła. W 1989 chyba w Japonii, a później chyba rok później w, w Stanach, bo tak jak na pewno każdy kojarzy na początku Nintendo miało grę, ten Caddż załączać do zestawu, ale finalnie wymienili na Tetris'a. No i co jest bardzo ważne, bo jeden z moich ulubionych kompozytorów, troszeczkę już takich kompozytorów, którzy już teraz nie piszą za bardzo muzyki do gier wideo, a chodzi mianowicie o Hirokazu Tanake, czyli Chip Tanake, Um, ja wiem, że Super Mario Land był taki bardzo ubogi, jak się później te kolejne części pojawiły, bo tutaj jak już z, wspomniał Jędrzej, faktycznie ta druga odsłona to była bardzo bogata pod wieloma względami, niemniej jednak mam bardzo ciepłe wspomnienia związane z tym Super Mario Land, a szczególnie z tą muzyką, a, a w szczególności jak się kończy grę i kiedy Mario już w tym z takim stateczku kosmicznym z księżniczką, on chyba nawet się Daisy nie nazywała, albo Daisy się chyba może nazywała a to piękna jest taka mel melodia podsumowująca całą twoją grę i chyba jak się kończyło tą grę ten poziom trudności rósł, no i w ogóle też war warto wspomnieć, że Chip Tanaka czyli Hirokazu Tanaka miał bardzo ważny wpływ na na Game Boy, ponieważ on był współtwórcą całej tej właśnie płyty e, płyty dźwiękowej A zresztą mm, on jest bardzo znany ze swoich takich produkcji dla Nintendo jak Space Fear, Beard, Donkey Kong e, całe też uniwersum Mario, Mario oraz Tetrisa, czy Kid Icarus e, Mother i przez Paweł ulubiona e, odsłona e, gier e, Earthbound no i co najważniejsze do Metroida skomponował muzykę, która później z czasem była taką inspiracją dla innych kompozytorów. i Między innymi też brał udział przy ścieżce dźwiękowej do Pokémonów. Dla mnie to jest takie bardzo ciepłe wspomnienie tej gry Super Mario Land, szczególnie właśnie pod względem muzyki. Ja tu troszeczkę, troszeczkę złamie regułę, bo miało być szczególnie o samych grach tworzonych przez Nintendo, ale tak szukałem sobie to najbardziej takie dwie, dwie gry, które mam, bardzo mi utknęły w pamięci, to jest gra też na Game Boya, no bo bardzo się dużo zagrywam na, na, na Game Boyu. A niestety, ta jakby era Game Boy mnie ominęła, aż strasznie żałuję. I tam tylko dopiero po długim okresie, po jakimś chyba na Nintendo DS'a, dopiero miałem okazję, żeby nadrobić zaległości. Ale takim ciepłym wspomnieniem, jeżeli chodzi o muzykę to z gier Nintendo, i jeżeli chodzi o Game no to to jest Gradius, czyli Nemesis. Pierwsza odsłona na, na Game Boya z muzyką Hitoshiego Sakimoto, czyli kompozytora, który przecież zrobił muzykę m.in. do Final Fantasy Tactics, Wagon Story, czy, czy wielokrotnie nagradzana nagradzona ścieżka dźwiękowa do Final Fantasy XII. Tak więc też mam bardzo ciepłe wspomnienie z tą, z tą grą, i a szczególnie z tą muzyką. A na samym końcu to chyba wszyscy bo, chyba jesteśmy zgodni, że muzyka do Dactylsów. A kompozytora Hiroshigi Tanamury no jest przegenialna, szczególnie ten temat Moonstage, który jest chyba był wielokrotnie przerabiany nawet w odświeżonej wersji przez Jake'a Kaufmana. Został na nowo postawiony ten kawałek, no to chyba to jest jedna z najbardziej popularnych melodii z gier, które pojawiały się na konsolach konsoli Nintendo bo wiemy że jeszcze sama gra pojawiła się wcześniej na NESie w 89 a później, później gra się pojawiła na, na Game Boyu i też strasznie żałuję, że z tych starych e, gier na przykład nie ma takich już tych oficjalnych ścieżek dźwiękowych. A jest, zabawna sytuacja jest taka, że w Japonii, kiedy jeszcze płyty winylowe były bardzo na, na czasie i było dużo wytwórni, które je jakby tłoczyły, to tł tłoczyli też e, muzykę do gier na płytach win winylowych i na kasetach magnetofonowych. Teraz jest. E, Teraz chyba od 2-3 lat jest boom na kasety magnetofonowe, szczególnie w Kanadzie. W Polsce już powoli też rośnie ta popularyzacja znowu te, tym nośnikiem. Natomiast płyty winolowe, jak wszyscy dobrze wiemy, to już jest 6-7 lat trwa taka już porządna powiedzmy popularność tego nośnika, a szczególnie wśród fanów muzyki do gier wideo. Tak więc, na tyle z mojej strony, że chodzi o takie ciepłe wspomnienia, związane, takie najdalsze wspomnienia, związane z muzyką do Gier Nintendo i nie tylko. Panowie, kolejne pytanie. I tu jest takie już, jakieś bezpośrednio, tak mi się wydaje, jak waszym zdaniem, jak bardzo w przeciągu dekady zmieniła się muzyka do gier Nintendo, czy tych, po, tych gier, które też może nie są bezpośrednio tworzone przez włodarzy z Kyoto, ale też jakby innych, inne, innych producentów, wydawców na konsoli, teraz chociażby Nintendo Switch, czy wcześniej to było Nintendo Wii U i Wii, bo to mi się wydaje, że to jest taka chyba dekada tych, tych konsol, no i wiadomo, jeszcze Nintendo. DS i e, Nintendo 3DS. I moje pytanie właśnie jest takie: jak w Waszym zdaniem, czy w ogóle się ta mu muzyka zmieniła? Jak się zmieniła, to w jakim, w jakim stopniu odczuliście to i te? Pytanie w pierwszej kolejności chciałbym skierować do Andrzeja. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? Zastanawiałeś się może, Andrzej? To pytanie jest trudne. Myślałem sobie o nim wcześniej, jak już e, przygotowaliśmy ten podcast. Mm, może być to szczególnie trudne dla mnie, bo ja miałem taką moją przygodę z Nintendo, była mocno szarpana. E, w sensie niby grałem od dziecka w gry Nintendo, potem e, miałem krótką przerwę, potem miałem Game Boy Advance, potem znowu miałem przerwę. E, Ominęło mnie zupełnie etap Wii. E, Wii U gdzieś na sam koniec, no i teraz dopiero tak naprawdę w pełni zanurzuję się podczas e, grania na Switchu. Ale e, wiele klasyków nadrabiam sobie przez lata, więc gdzieś tam ta moja wiedza e, na temat także tych generacji, które mi mknęły w czasach e, ich świetności, e, stale się uzupełnia. E, nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać jakiś taki ogólny trend w zmianie muzyki, ale mam takie poczucie, że. Mm, no ale na przykładzie mogę podać na przykład New Super Mario pierwszego na DS-a, a potem New Super Mario U, które teraz było od jakiś czas temu, już kilka lat temu odnowione na Switcha. Ale myślę, że ten, ten trend jest widoczny też przy innych tytułach, że ta muzyka staje się taka bardziej dostojna, mam wrażenie, że chodzi o instrumentarium i o aranżację. E, w sensie te same kawałki, albo podobnie brzmiące kawałki e, są dużo częściej nagrywane e, przez mm, orkiestrę. Oczywiście te, te, to już kiedyś się zdarzało, chociaż powiedzmy, że w tych takich najbardziej antycznych czasach e, 16-bitowych, 8-bitowych to po prostu nie było możliwe, rzecz jasna, tak? E, potem były takie pojedyncze gry, jak na przykład Mario Galaxy, które miało cały soundtrack orkiestrowy e, i to było super, ale mam wrażenie, że dopiero teraz praktycznie każda nowa gra, m, taka duża gra Nintendo, e, ma tę muzykę taką dużo bardziej dostojną, można powiedzieć. E, Także gdyby ktoś nie wiedział, że to jest na przykład gra z Mario albo z Mario Kart, to mógłby się zastanawiać e, na ślepo zupełnie, że może to kawałek z jakiegoś dobrego, e, patetycznego JRPGa jest. E, I to na przykład e, motyw przewodni z e, ostatniego Smash'a. Albo właśnie kawałki z e, Mario Kart. Oczywiście tam jest ich dużo, one tam często nawiązują do poprzednich kompozycji z innych gier, bo to jest też takie the Best of. Tam mamy, jakieś, e, tam mamy jakiś tor, który nawiązuje do Donkey Konga, inny tor nawiązuje do Animal Crossing. Ale te nowe kawałki. Są takie naprawdę bogate, jeżeli chodzi o, o to instrumentarium. Mario Odyssey, które pojawiło się, to też, mam wrażenie, jeżeli chodzi o taki poziom dostępności tej muzyki, to jest, nawiązuje właśnie bardzo do, do Galaxy. Też są takie wałki naprawdę dobre, często do nich wracam i są no naprawdę takie... Już dużo mnie lkd dużo mnie bo do, do dzisiaj jest takie przekonanie, że te, te muzyczki w Mario to właśnie takie muzyczki. Nie, to nie utwory, to nie muzyka, tylko takie muzyczki, kawał, kawałki jakieś. A tu się okazuje, że to są naprawdę bardzo, bardzo fajne e, utwory. E, takie właśnie, no, no, no bogate, jeżeli chodzi właśnie o to instrumentarium. I myślę, że to bym wskazał. I jakby tak patrzeć na, na, e, na. Nawet chociażby Zelda ostatnia. Ta nowa Zelda, akurat tutaj, tutaj ta muzyka zawsze była taka. taka e, Powiedzmy, bogatsza, ale ta nowa Zelda w ogóle poszła w takim kierunku zupełnie. No, mi się ta muzyka nie podoba z Breath of the Wild, muszę powiedzieć. Nie jestem fanem tych kawałków, ale doceniam to, że jest taka odważna, że jest taka. No właśnie, no, no znowu taka dostojna. Te kawałki są takie nieoczywiste, tam brakuje takiej jasnej linii melodycznej. Często jest jakieś takie atonalne plumkanie w klawisze. To jest takie odważne, nie? Więc myślę, że taki bym wskazał trend, że ta muzyka staje się coraz bardziej dostojna, że te, te aranżacje stają się coraz głębsze, coraz pełniejsze, e, więcej tam instrumentów e, i więcej, więcej mm, ścieżek i takiego właśnie ogólnego bogactwa. To tak mi się wydaje. To jest taka moja różna uwaga, ale jak mówię, no nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o takie... E, pewne generacje mnie ominęły, nie? Ale to jest taka moja uwaga na ten temat. Mhm, mm okay. Mateusz, a jakie ty masz przemyślenia na ten temat? Ja najpierw zacznę od tego, że... Czuję się oszukany, że mówiłeś o DuckTales'ach. Przepraszam, ale bo tak to powiedział opowiadać ale o muzyce z Darkwing Duck, a, a, a która jest jedną z moich z tamtego się, okresu. się, że powiedziałem za nas wszystkich, że wszyscy potwierdzają na pewno, że DuckTales i Moon team to to jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o muzykę. Tak więc. Okay. E, jeżeli chodzi o. No hmm, jest ciekawe, bo ja uważam, z drugiej strony że ta muzyka niekoniecznie się zmieniła, bo muzyka w starych 8- i 16-bitowych grach, zwłaszcza w tych od Nintendo, e, zawsze miała taki rozmach instrumentalny mocno. Też gry nie Nintendo, no chociażby Castlevania i te są traki, które nawet w MIDI brzmią totalnie, aż chciałoby się smyczki złapać e, i zagrać to na e, orkiestrę symfoniczną wydaje mi się, że rozwój technologiczny pozwolił po prostu tym soundtrackom nieco bardziej wybrzmieć, dokładnie tak jak słyszeli to w głowach ci kompozytorzy, bo tak naprawdę pod względem konstrukcyjnym ta muzyka jest bardzo podobna. Od kiedy pamiętam, to raczej kompozytorzy muzyki do gier podchodzili do tego właśnie nie w kontekście takich Prostych melodyje, które mają plunkać tylko w tle, ale nieco bardziej poważniej. Nawet jak spojrzymy na ten wspomniany e, utwór z e, poziomów z pierwszego Super Mario Brothers, e, to nadal jest utwór, który na, e, w aranżacji instrumentalnej wybrzmiewa dobrze którego nie trzeba było specjalnie przepracowywać pod to, żeby on funkcjonował w tym świecie instrumentów, a nie tylko MIDI plumkania tylko można go praktycznie wziąć w całości i go odegrać nie? i tak jest z ogromną, z ogromną liczbą utworów czy też kompozycji z tamtego okresu według mnie oczywiście, więc Mam bardziej wrażenie, że to jest taka natura, to, to co teraz słyszymy, chociażby w Mario Galaxy, o którym wspominał Jędrzej, to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, że te utwory miały podobnie brzmieć kiedyś. Tylko teraz jest do tego zaplecze techniczne, że można nagrać ten utwór na żywo i wrzucić go na płytkę, nie? I to też jest jedna z rzeczy, która zawsze mnie fascynowała w muzyce do gier, że, że zwłaszcza japońskich, że, że, że to są utwory. Nie, nie ma, nie ma nie, na przykład, jeśli chodzi o zachodnie soundtracki z tamtego okresu, bo to też oczywiście się zmieniło. To niekoniecznie jest to muzyka, którą wrzuciłbym do odtwarzacza i słuchał. Natomiast gry japońskie, też Nintendo, to jest zupełnie inna bajka. Myślę, że dopiero. Później, tak jakby reszta świata, nauczyła się, że muzyka, yy, muzyka do gier nie jest tylko plumkaniem w tle. Mhm. Mm mm -hmm. A to do Brawnew, the Wild, Andrzej mm -hmm. już się z tobą nie zgodzę, bo to jest jeden z moich ulubionych soundtracków. Znaczy jago, ja go no. ja w ogóle nie chcę go krytykować. Uważam, że po prostu ja go nie rozumiem. Widzę, że jest dobry, ale no nie, to, to nie, nie są to kawałki, które bym e, sobie puścił gdzieś tam, e, gdzieś tam w tle. E, boże, to słuchania na tej liście, nie? Mm. nie? Nie, nie, nie. To jest muzyka, którą puszczam sobie, jak coś robię w domu, ale ewidentnie jest to rzecz bardzo hermetyczna, skomponowana pod tę przygodę, jaką jest Brave. Of the Wild. Jej się tej muzyce się dosyć trudno funkcjonuje w oderwaniu od obrazka. Tak, zgadzam się. W grze, w grze faktycznie jako, jako element gry pasuje do, dobrze, ale może dlatego tak um, akurat ją wspomniałem, bo, bo większość kawałków z Gier Nintendo doskonale spisuje się właśnie w kontraście. Doskonale spisuje się każdej sytuacji. Wiecie, po prostu można sobie odpalić to zupełnie w oderwaniu od, od gry. Nie? A tutaj faktycznie jest to tak w gameplayem i no takie jest moje odczucie, że ciężko się go słucha bez, bez grania. To mi się skojarzyło, tak jak temat Gajla pasuje do wszystkiego, był ten mem, nie? To my z Pawem na pewno jeszcze coś więcej powiemy o tej ścieżce dziękowej do Brad of the Wild, bo my z kolei też jesteśmy z Pawem zwolennikami. I też jakby rozumiem Jędrze, Jędrzeja, ale. Ba, um, już ja się podpisuję po tym, co ty powiedziałaś, i ja oczywiście to zaraz tą myśl rozwinę. Ale też Jędrzej wspomniał myślę, że takim bardzo przełomowym za chwilę oczywiście Paweł ci też oddam głos, ale takim sądzę przełomowym momentem, jeżeli chodzi o ten skok jakości i tutaj Jędrzej już wspomniał, to właśnie był Super Mario Galaxy, gdzie Mahito Yokota, który był głównym kompozytorem muzyki, tym razem kondzili Kondo nie był, a był współkompozytorem. On przekonywał wodarze z Nintendo o tym, żeby zaryzykowali i żeby zainwestowali pieniądze w nagranie orkiestry symfonicznej. tak, i to jak właśnie też Jędrzej powiedział, to była pierwsza ścieżka dźwiękowa, która w historii Nintendo w pełni była zorkiestrowana w grze wideo, w, ich, w grach. Ale okej, okay, to ja może trochę więcej jeszcze o tym powiem, co już tutaj super, że Jędrzej dodał i Mateusz. Pawle, a ty? Jak byś rozwinął tą myśl, jeżeli chodzi... O ten rozwój w przeciągu tej dekady. Bardzo podobało mi się to, co Mateusz powiedział, że japońscy kompo kompozytorzy muzyki do gier mają to do siebie, że rzeczywiście, jeśli coś tworzą, tworzą muzykę, to ona on naprawdę on ma brzmieć. To nie ma być coś, co ma po prostu sobie gdzieś tam, jak to napisał ktoś z CD krzem plumkać sobie w tle, ale ma naprawdę brzmieć. Ma to być melodia taką, którą po prostu zapamiętasz do końca życia jeśli chodzi o tę te, zmiana, jeśli chodzi o muzykę do gier Nintendo, to ona rozwijała się e, razem z technologią. My również, Mariusz, w, w poprzednich podcastach czy nawet w artykułach na Game Music wspominaliśmy o tym, że e, konsole takie NES czy SNES były no, słabymi technologicznie mm, konsolkami i no, nie mogłeś za bardzo świrować, tak jak e, w przypadku dzisiejszej technologii. Tak? Jeśli tworzyłeś muzykę, oczywiście z jednej strony musiałeś zadbać o to, żeby po pierwsze zabrzmiała dobrze, żeby brzmiała dobrze, żeby się ludziom podobało i również przede wszystkim tobie, żeby się podobało, a po drugie ona się musiała po prostu zmieścić na tych kilobajtach danych. To było, to, to było kluczowe, to było najważniejsze. I czasami zdarza mi się czytać artykuły czy oglądać materiały na YouTubie ludzi, którzy grzebali w tych archiwach, tych materiałach archiwalnych, w jakichś dokumentacjach, jakichś plików, które nie zostały po prostu wykorzystane w grze, no bo po prostu no, nie znalazły się miejsca. I gdyby, nie wiem, przejrzeć bibliotekę muzyczną, na przykład do Mario czy Zeldy, to znajdzie się tam jeden, dwa takie utwory, które, koniec końców po prostu się nie pojawiło, bo jak, kiedy, nie mogłeś zmieścić tego w, 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 na kartridżu. Także ta zmiana pod kątem muzyki, to jak ona brzmi, zmieniała się wprost proporcjonalnie do technologii, jaka została wykorzystana. To już zostało powiedziane wielokrotnie, że mieliśmy Super Mario Galaxy, które, w której użyto orkiestrowych aranżacji, zresztą nie tylko Zresztą znaczy nie tylko, Im lepsza, im lepsza technologia, im lepsze konsole wychodziły, tym kompozytorzy mogli pozwolić, się po, pozwolić sobie po prostu na więcej. Ta muzyka mogła odetchnąć to jest najważniejsze że ona po prostu mogła odetchnąć również gracze mogli odetchnąć tak? to już nie było 8-16 bitowe e, granie ale mogliśmy się cieszyć nawet, nawet tą orkiestrą co, co już było dużym przedsięwzięciem. No i myślę, że takim e, też w, w moim. W moim uczuciu: Breath of the Wild, który już został przywołany wielokrotnie, był też takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o Green Nintendo. Bo wszyscy pamiętamy i wiemy, jak brzmiała muzyka z The Legend of Zelda. Tak? To była taka raczej radosna, w większości przypadków radosna. To były radosne, przygodowe melodie. W przypadku Majoras Mask to się oczywiście zmieniło, bo to było troszkę bardziej depresyjne, jeśli tak to mogę nazwać. Twilight Princess też nie było takie Twilight Princess też nie był takie dobry. Tak, 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 dokładnie. Ale Breath of the Wild pokazał, że można tę muzykę zrobić inaczej. To jest najważniejsze. To jest też ważne, że cała gra może wyglądać inaczej. W ogóle konstrukcja całej Legend of Zelda może wyglądać inaczej, więc tak samo powinna się zmienić również i muzyka, tak? To też jest... Tam też zawarto tam pewną filozofię, która... Hmm, którą podejmują niektórzy tylko kompozytorzy trochę szkoda, że e, warto czasami pograć ciszą jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w starych grach przede wszystkim, przede wszystkim w tych starszych tytułach muzyka gra non stop tak? przecież do jednej, drugiej, piętnastej planszy ta muzyka po prostu e, świdruje w, w głowie i ona cały czas cały czas gra, niezależnie od tego gdzie się pojawiasz, w przypadku The to Zelda Breath of the Wild są elementy ciszy Takiej naturalnej ciszy, że po prostu idziesz przez łąkę i jedynie co słyszysz, to lekką tylko melodię, która, jakby to powiedzieć, symuluje ten powiew wiatru i te krople spadające deszczu. To jest coś po prostu przepięknego. Także dobrze, że. Dobrze że, że myślę, że dobrze żyjemy w, tych, w, w takich czasach, jakie jesteśmy teraz, że kompozytorzy naprawdę mogą eksperymentować z tą muzyką, sprawić, że ona jest większa, monumentalna, bardziej dostojna, bardziej agresywna i można się nią po prostu za, można się nią po prostu bawić. Tak samo jak to jest w przypadku nie wiem, filmów. mhm. Mm mm -hmm. Ja się tak zastanawiam, bo wielokrotnie się spotykam, jak niektórzy kompozytorzy, m.in. Olivier Drivier, kompozytor odpowiedzialny za muzykę do Remember Me do Vampire i do wielu innych produkcji, chociażby teraz do zbliżającego się Dying Light 2. On wspomniał kiedyś, że żyjemy troszeczkę w takich złotych czasach muzyki do gier wideo. Ja się do końca nie umiem zgodzić teraz z tą te, tezą, bo dla mnie te złote czasy muzyki do gier to były właśnie lata 80. I jeszcze pierwsza połowa, czy nawet końcówka, lat, lat 90. i sądzę, że te takie dwie dekady pokazały. Um, Naprawdę muzykę do gier, którą do dzisiaj odsłuchiwamy niezależnie w jakiej, jakim formacie będzie, czy to będzie e, chiptune, czy to będzie 8-bitowa, czy to będzie właśnie w wersji e, przygotowanej na, na, na orkiestrę. I zawsze tak patrzę, te, te ograniczenia, które kompozytorom sprzęt dawał, przez to ci kompozytorzy byli bardziej kreatywni, mam takie wrażenie. I nawet widać to teraz, kiedy mamy takie niezależne produ produkcje, i czasami gra, nie wiem, wymaga tego, żeby, nie wiem, jeżeli to jest taki, ma takie sprite albo z grafiką, chociażby tutaj wspomn wspomniany dzisiaj Ezwood, e Pokazuje to, że tak muzyka dalej pa pasuje, a przez to, że w tamtym okresie no po prostu te wszystkie ograniczenia nie pozwalały żeby tutaj rzucić głosy lektorów tylko wszystko się opierało na tekstach no to jakby budowało całą atmosferę atmosferę tej gry i tutaj też niektóre platformówki między innymi Ori in the Blind Forest czy kontynuacja tej gry też pokazuje bo jakby główny bohater bohaterka no nie jest jest jakby niemową nie, 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 nie słyszymy jakichś takich konkretnych tam Um, jakiegoś dialogu między tymi bohaterami w tych grach, dlatego ta muzyka bardzo ważną, taką narracyjną pełno, pełni rolę. I też tutaj wspomniany wielokrotnie ten Bradowidła, dokładnie te ambienty. Y wszystko się zgadza, muzyka się kompletnie zgadza w grze i tak samo to widać, że tu są inspiracje troszeczkę czerpane zachodem, a jeżeli po, troszeczkę popatrzymy na tą ostatnią odsłonę Brawl of the Wild i też Jędrzej po części ma rację, że osobom, które bardzo znają, kojarzą muzykę do gier Zelda, chociażby Skyward Sword, gdzie niezależnie gdzie się w jakiej lokacji wyląduje, to słyszymy te popularne te tematy. Niemniej jednak, ten bread of the Wild miał kompletnie troszeczkę o 180 stopni e, zmienić e, poczucie tego, jak ta muzyka będzie spełniała swoją rolę. I ona troszeczkę też inaczej, e, inaczej się jej trochę słucha. Na ścieżkach, na ścieżce dźwiękowej, i też Mateusz ma z kolei rację, że ona bardzo dobrze wtapia się w tło, czyli puszczamy ją sobie w tle, leci, a jak są bardzo takie tematy znane dla jakichś tych wiosek, czy jakichś starć z kolosami, to ona wtedy odżywa, no i też niejedna melodia znana z całej serii The Legend of Zelda tam się później pojawia, chociażby jadąc na. Czy tam galopując na koniu? Ja, jeżeli chodzi o ten całe te dziesięciolecie, to jak te Nintendo zmieniło się, to, to na pewno już wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że zmieniło się bardziej pod względem tego sprzętu, że kompozytorom umożliwiło to wprowadzenie nowych technik, natomiast jakby ta myśl przewodnia, która zawsze stała za produkcjami Nintendo, ona się praktycznie nie zmieniła. I w moim przekonaniu, ewidentnie to słuchać, też wspomnianym tu wielokrotnie Super Mario Mario Odyssey. Mamy tą orkiestrę, mamy takie nawiązania troszeczkę do starszych Marianów a Kolejną pozycją uważam, że jest Splatoon, obie, obie odsłony. To jest kompletnie kuriozalny tytuł, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i też jeżeli chodzi o samą muzykę. To jest właśnie pokazane, pokazanie tej kwintesencji, tej japońskości w muzyce. Taki troszeczkę J-pop, grunge, bo jest wymieszane i wymietolone różne, wymietolone różne gatunki muzyczne, jeżeli chodzi o Splatuna. No i też ten cały Bread of the Wild. Ja sądzę, że to są takie trzy pozycje, które m, pokazały, mimo tego, że to jest na zabawniejsze, to są trzy pozycje, które się pojawiły na Nintendo Switch, czyli to pokazuje też ta konsola, że ona jest taką, a, powiedzmy, biblioteką, właśnie tych, zbiorczą tych wszystkich tytułów, bo wiemy, że są odświeżane niektóre gry bardziej lub też mniej, i ona właśnie też pokazuje, jak. A, Gry na, na tą konsolę czy na konsolę Nintendo zmieniały się pod kątem muzyki. Tak więc sądzę, że jeżeli jeszcze nie macie switcha albo planujecie, to tutaj chyba wszyscy zachęcamy, bo każdy z nas posiada, a sądzę w kolekcji, jak najbardziej. Jak najbardziej, jakby polecamy, żeby się zapoznać z tą konsolą, a szczególnie z ścieżkami dźwiękowymi do tych tytułów. Dobrze, no to słuchajcie, podstawowe, najważniejsze pytanie dzisiejszego takiego podcastu, przechodzimy do tego głównego dania. Ja zacznę pytaniem do Jędrzeja. Jędrzeju, powiedz mi, dlaczego Nintendo nie publikuje swoich soundtracków? Hmm. Powiedziałbym oczywiście, że nie wiem, bo w sumie nie wiem, ale się domyślam. A nawet nie tyle się domyślam, co mam jakieś tam swoje zdanie na ten temat. Hmm. Znaczy, przyznam, że nigdy nie zgłębiałem się w to, jak, jak funkcjonuje Nintendo do pod względem, nie wiem, marketingowym, czy może, może oni po prostu... Może dla, dla was jest taka oczywista wiedza, może ja czegoś nie wiem, że oni po prostu mają to w swojej filozofii. Tego nie wiem. Natomiast tak sobie zawsze myślałem, że, hmm, że te kawałki może są... Może im się wydaje, że te kawałki są zbyt. E, czy tak kiedyś było? Że mimo wszystko, że są zbyt proste, mimo tego, że tego co tu powiedzieliśmy o tym, jaka filozofia przyświecała kompozytorom zawsze, kiedy tworzyli muzykę do, do gier Nintendo, e, to, to może gdzieś tam panowało takie przekonanie, że no jednak, nie wiem, na przykład, powiedzmy, wydawać winyla z e, Super Mario Bros., e, załóżmy hipotetycznie, nie? E, z motywem przewodnim, e, czy. Czy to się nadaje? Czy ta muzyka. Być może oni myślą, że ta muzyka się nie nadaje, właśnie na krążki, na album, bo to brzmi tak. Wiecie, to jest takie wzniosłe, nie? Album to jest coś dużego. To jest taka zamknięta całość, która ma jakąś kompozycję, jakiś zamysł. Oczywiście, my fani chcielibyśmy te, te kawałki móc skupić sobie e, i odsłuchać na naszych sprzętach e, do grania różnego rodzaju. Czy to twarzy CD, właśnie, czy to gramofony, czy, 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 czy cokolwiek innego. Mm. Ale właśnie tak sobie myślałem zawsze, że, że może te kawałki są takie zbyt e, że, że, że nawet w, o, nawet w oczach Nintendo one nie są dość, jakby to powiedzieć, takie właśnie takie dostojne, że są zbyt zabawowe, zbyt growe mimo wszystko. Nie? Mimo tego, że ja uwielbiam słuchać tę muzykę i, i, i naprawdę słuchajcie, nawet słucham sobie często kawałków z klasycznego Mario i w ogóle ze wszystkich innych, Super Mario World czy New Super Mario, uwielbiam te kawałki. E, Wszyscy to ludzie mi się trochę dziwią, nie? Ale ja jestem w stanie sobie słuchać po prostu mam takie dni, że słucham tylko tej muzyki na przykład z Mario, nie? Bo, bo jest taka dobra dla mnie. Może też to, że te utwory są krótkie często. Wiadomo, że to, wiecie, muzyka Nintendo to jest takie szerokie pojęcie, bo mamy tutaj takie właśnie klasyczne kawałki, które powstały w czasach 8-bitowych i zapętlały się po minucie, czy nawet po krócej. I mamy kawałki z nowszych zelt, które, które są już dużo bardziej jakby są dużo dłuższe i też dużo bardziej dopracowane, jeżeli chodzi o liczbę ścieżek i o więc to jest takie. No, sz szerokie słowo, tak? Jakby dużo się mieści w słowie muzyka Nintendo, ale myślę, że na pewno przynajmniej duża część tych klasycznych kawałków, um, czy chociażby właśnie też w Advance Wars, o którym mówiłem, czy, czy ze wszystkich części Mario, tych klasycznych... Um, że no, też może tak logistycznie trudno byłoby je umieścić na płytach, tak? E, bo wiadomo, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy, kiedy kupiłem pytrójki, ale kiedyś, e, kiedyś było to inaczej, tak? na nośniku e, był podział na utwory, no i na przykład gdyby tam zrobić taki kawałek The Best of Mario, e, e, płytę, album, no to, no to te utwory miałyby po kilkanaście, po kilkadziesiąt sekund. Trzeba podjąć decyzję, czy je zapętlić, a jeżeli tak, to jak je zapętlić, A jeżeli nie zapętlać, to trzeba by jeszcze napisać początek i koniec tych utworów, bo często nie mają tego początku i końca. Nie? To są takie małe pierdoły, ale jak sobie pomyśleć o tym, od tej strony, to, to są jakieś tam przeszkody, nie? I tych przeszkód jest więcej i więcej, i może właśnie to, czegoś tylko domyślam, a co kompletnie może być nieprawdziwe, to może brak wiary w to, że to jest faktycznie prawdziwa muzyka. Bo ja mają tak, że wszystko muszę robić, znaczy. Niech tu ogólniać, nie? ale z tego co wiem, to Japończycy chcą zawsze dać siebie wszystko e, we wszystkim. I jeżeli nie czują, że to jest dość dobre, to nie chcą się ten was dochwalić. Nie? I nie, ta, nie to, że ta muzyka nie jest dość dobra, bo nie chciałbym, żeby to jakby kończąc coś moją wypowiedź, żeby, żebyście jakby tylko to zapamiętali. Bo uważam, że to jest świetne okej, uwielbiam, ale mam takie poczucie, że być może sami Japończycy uważają, że nawet jeżeli one się sprawdzają w grach, to być może nie są w ich opinii dość dobre, żeby znalazły się na albumie. Z czym się oczywiście nie zgadzam. Mhm. To ja z, zaraz kilka z, takich rzeczy sprostuję. A powiedz mi, a jakby zamykając temat nośników fizycznych, to dobra, niezależnie od tego, że jakby nie są pewni siebie, jakby tutaj proponujesz, tego, żeby to wypuszczać, to sądzisz, że w wersji cyfrowej to. To, to samo mają z tym problem, bo nawet w wersji cyfrowej oficjalnie nie, nie dostajemy, chociażby na takich popularnych serwisach streamingowych jak Spotify albo Apple. Apple. No właśnie, tutaj jakby, wiecie, no pewnie, pewnie tam jakaś, jakiś powód jest, dla którego to nie jest wpuszczane. Mówię, być może wy go znacie, być może to, być, a może nie, ale to, to jeden z tych przeszkód, chociażby, no to, to, to powtórzę, to jest to, że te utwory często wymagają napisania e, zakończenia, nie? Wymagałoby, żeby je w, wydać w całości jako pojedynczy utwór. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale często tak jest. Wymagałoby takiego przearanżowania, tak? E, bo, bo one są zawsze stworzone po to, żeby się napętlały. Tam nie ma zakończeń, de facto. nie? E, zakończenie jest wtedy, kiedy przegrasz. Oka, tu się odnoszę głównie do Mario, ale myślę, że do wielu innych gier Nintendo można by też to, e, też to odnieść. No chociażby właśnie do Edmund Force, o którym też wcześniej mówiłem. Nie? Więc jakby tutaj przeszkodą jest to, że trzeba by tam jednak jakoś pracę włożyć w to, żeby ten utwór dokończyć, po to, żeby mógł stanowić zamkniętą całość, e, e, jakby kawałka, który można pobrać, nie? No i znowu, trzeba by go troszkę wydłużyć, bo wydaje mi się, że taki, te, duża część tych kawałków jest za krótka w tej pierwotnej formie. Ta pętla jest za krótka, więc trzeba by podjąć decyzję o tym, czy zapętliście razy dwa, czy razy trzy na przykład, nie? nie. nie wiem. No to są takie przeszkody, które też mogą, mogą właśnie być przyczynami, dla których te, te kawałki nie są wydawane. Znowu, mnie to w ogóle nie cieszy, nie? Bo ja, tak samo jak wy, chciałbym tych chwałków posłuchać na jakimś serwisie streamingowym. Ale tak doszukuję się. Jak, jak, jak dało, dało się to pytanie w tej rozpisce przed dzisiejszym podcastem, to sam miałem zagwozdkę, nie? I zacząłem sobie dumać. I to jest coś, co mi przyszło do głowy. To może być kompletnie oczywiście bzdurne, tak? I mam nadzieję, że za chwileczkę mi z błędu i albo wskażecie mi, czemu uważacie, że to może nie być prawdziwe. Ale po prostu starałem się znaleźć jakieś jakoś wyjaśnienie. I, I to jest to, co znalazłem. Nie, nie, no serio, dzięki wielkie, bo to jest też dobry tok myślenia. To znaczy, to było dosłownie tylko wcięcie takie drobne, dam bym chciał oddać chłopakom głos. To wyglądało też tak, że w latach 80. czy na, na początku lat 90. jak Super Mario Land było popularne na Game Boyu, to muzyka z tej gry o dziwo się pojawiło nawet na, pojawiła się na, na winylu. Na, Siedmiocalowym singlu z, z obu stron można było posłuchać e, tematu i później remiksu. Natomiast na 30-lecie Super Mario pojawiła się nawet taka specjalna składanka dwupłytowa, gdzie można, można ją nawet do dzisiaj e, kupić, ale ona nie jest jakby oficjalnie też wydana przez Nintendo, tylko to zlicencjonowana przez inne wydawnictwo. I faktycznie tam jest od samego początku najważniejsze, jakby popularne m, tematy z, e, z gier e, Mario, e, Super Super Mario Bros. i można faktycznie coś takiego kupić. Natomiast to, co powiedziałeś, to ja oczywiście przypuszczam, że jeszcze chłopaki coś będą tutaj chcieli dodać od siebie. Ja zostawiam, jakby, głos e, swój, taki podsumowujący na sam koniec. E, tak więc wielkie dzięki, Andrew, za podzie podzielenie się przemyśleniami. Mateusz, a jak to u Ciebie? Dasz, więc jak sądzisz, z czego to może wynikać, że nie te do nie publikuje swoich soundtracków? online? Bo generalnie dużo z tych soundtracków na jakimś etapie pojawiło się w fizycznych wydaniach. Z tego co mi wiadomo. Tak. tak, tak. Na nie wszystkie, mhm. natomiast spora część miała swoje fizyczne y, wydania. E, no i tak, no, z całą moją miłością nin do Nintendo, bo robią moje ulubione gry, ukochane gry. Są zawsze moje pierwsze konsole. Ale Nintendo jest walizą. To jest wielka, ciężka korporacja, bardzo twardogłowa. Kiedy umarł i łata, to cały taki pozytyw, który od nich płynął, gdzieś odszedł w te korporacyjne Excelki. A to jeszcze nie były czasy tak rozpowszechnionego streamingu, bo jest to dosyć nowa, no, nowa rzecz. Tak realnie, na taką no nie skalę. A można by powiedzieć. coś ci wejdę słowo? Nintendo jakby nie patrzeć zapoczątkowało te takie streamingi Nintendo Direct, Ja pamiętam jeszcze i Iwa, łatwe jak, jak na przykład Foxa, nie wiem, czy pamiętacie, jak Za LSA tak, opowiadali tak. na Nintendo tak. Wii U. Bo jeba jest z moich ulubionych, gdzie wszyscy się nagle zmieniali w tak, postaci tak, tak, tak. z Star Foxa. To oni chyty zapoczątkowali, dopiero później za nimi przyszli, poszli kolejni, między innymi Sony. Nie, nie, ale mam na myśli o streamingi, tak więc... jeśli mhm. chodzi o muzykę, nie? Okay, o rozumiem. platformy mhm. do streamowania muzyki są taką na taką powszechną, ogromną skalę. To jest to relatywnie nowe, można powiedzieć, prawda? I Nintendo od zawsze było twardą korporacją i łata trochę tam to... Ocieplał ten wizerunek. Jaki łata odszedł, to oni znowu się zamknęli i zrobili się tacy bardzo korporacyjni i bardzo niefajni. Wbrew temu miłemu kid friendly wizerunkowi, który robią. Myślę, że to jest ich największy problem, i że stąd się bierze też to, że te są traki, nie pojawiają się na serwisach najpopularniejszych serwisach do streamowania muzyki. Bo Nintendo na swoich IP trzyma żelazno łapę. Co widać chociażby po tym, że w przeciwieństwie do SEGI, która kiedy widzi zajaranych fanów, którzy robią fajne rzeczy, oni potrafią ich zatrudnić, a Nintendo rzuca w nich pozwami. Jeżeli fani robią coś w sieci, fajnego typu, nie wiem, fanowska gra z jakąś postacią, nie? Albo trochę za bardzo wykorzystują ich IP. Oczywiście nie zarabiając nawet na tym, co jest w ogóle już absurdem, że. Potrafią się doczepić o rzeczy, które, na których się nie zarabia. Nintendo też od zawsze nakłada blokady na monetyzowanie filmów na YouTubie, losowych YouTuberów. Oczywiście nie tyczy się to do wszystkich, bo nie wszystkich można wyśledzić. Z niektórymi się przyjaźnią, ale generalnie są z tego też dosyć mocno znani. Myślę, że po prostu nie. Prędzej oni zrobią swoją platformę streamingową, żeby całe pieniądze szły do nich, niż wypuszczą te soundtracki, jeżeli mają do nich prawa na, na jakąś powszechną platformę streamingową. I myślę, że tu leży problem. Tu leży problem. Problem leży w tym, że to jest bardzo, bardzo twardogłowa korporacja. Skusniałe. Niestety, mm -hmm. patrząc mm -hmm. na to tak realnie, pomimo całej miłości do ich produktów. To jest to korporacja, która, która no właśnie, nie, w żadnym wypadku nie chce wypuścić swoich IP i chce mieć nad nimi absolutnie całkowitą kontrolę. Mhm. Dzięki, dzięki Mateusz pa Pawle. Znaczy to zagadnienie, nad tym zagadnieniem to się pochylaliśmy od ilu? Kilku ładnych lat Mariusz i no. co roku chyba padało pytanie dlaczego Nintendo nie wydaje soundtrack z tego, z tamtego i tak dalej i tak To prawda co, co mówi, mówił Mateusz wcześniej, że Nintendo wydało wcześniej albumy do np. The Legend of Zelda, do Twilight Princess, do Majora's Mask i tak i tak dalej. No Teraz to trochę, trochę, nad bardzo przystopowało. W przeciwieństwie do takiej Segi, Atlusa czy nawet Bandai Namco no nie poszli w streaming, nie, nie, nie wydają swoich swoich soundtracków. Myślę, że ja się. Ja, ja się tu przychylę do tego, co, co tak naprawdę Mateusz powiedział, że Nintendo jest taką e, firmą skostniałą, twardogłową, która patrzy. No niestety, po śmierci Satoru i łaty patrzy przede wszystkim na Excelki, wykresy i tabelki, a co zresztą można zobaczyć um, y, po ostatnich ruchach Nintendo, tak, pamiętacie, a, że niektóre, jedna, jedna taka dosyć kluczowa funkcja w, w wydanym niedawno remakeu of Zelda Skyward Sword za, zadziała, ale dopiero jeśli się odpowiednie Amiibo, tak? No to to już pokazuje, że, 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 że tu coś, coś, coś jest nie tak. A druga sprawa jest taka, że Nintendo bardzo, ale to bardzo pilnuje swoich Happy i swoich zabaweczek. Tu wspomniane zostały te pozwy przeciwko e, osobom, kto, przeciwko tym stronom, które zajmują się mm, uploadowaniem ROMów z gier Nintendo na przykład, tak, albo e, głośna taka afera sprzed kilku lat, kiedy e, taki kanał który zawierał soundtracki z gier do Nintendo został w ogóle zamknięty na, na trzy spusty chyba autor dostał również pozew, tak, fani fani, wierni fani Nintendo którzy chcieli zrobić fajną rzecz zrobić jakieś takie fanowskie projekty gry i tak dalej, też ich projekty zostały zlikwidowane, dostali pozwy, no Nintendo czegoś takiego po prostu nie robi, no. Sega robi to akurat bardzo dobrze, robi się fajną grę z Soniciem, chodźcie do nas, popracujemy razem, tak no Nintendo w tym, w tym przypadku się no, zepsuło. Zepsuło się jeszcze bardziej. Myślę, że kiedyś, kiedyś, kiedyś może możliwe, doczekamy się jakiegoś właśnie, tak jak to Mateusz powiedział, też serwisu streamingowego z muzyką do Nintendo, za którą zapłacimy pewnie osobne abonamentem albo nie wiem, wypuszczą za jakiś czas albumy do tylko niektórych swoich gier może na jakąś rocznicę i, i, albo coś w tym rodzaju, ale nie spodziewałbym się takiego zalewu soundtracków wypuszczanych czy to na, na albumach tak? nie spotkałbym się z, z grami z Kirbym w roli głównej na przykład może na jakieś tam 35, 40, 50 lecie, jasne, ale takim, takim zalewem, tak jak to robi na przykład właśnie Sega czy wspomniany przez mnie czy Atlus tego bym się akurat nie spodziewał. Ten to stało się z takim no taką typową korporacją, gdzie przede wszystkim patrzy się na, na, na zyski, to, co jest dla tej firmy najlepsze, a nie to, co jest najlepsze dla, dla graczy też, bo wspomniałeś o tych ZELDach. One oficjalnie nie pojawiły się pod szyldem Nintendo, bo to była znowu inna firma, wydawnictwo. Ona, oni licencjonowali i właśnie za chwilę o tym będę mówił, bo to jest bardzo kluczowe słowo. Mhm. Natomiast jak najbardziej się też podpisuje pod tym, co tutaj powiedzieliście. Ja jeszcze bym dodał taką jedną kwestię, bo na pewno kojarzycie, na pewno kojarzycie, bo później wymieniacie te punkty, ale są tak zwane Nintendo Points, które możecie później kupować w sklepie Nintendo, różnego rodzaju gadżety związane z tytułami Nintendo. Tak, więc na pewno gdzieś tam kiedyś wam obiło się uszy, ale była kiedyś taka sytuacja, że Nintendo poprzez zbieranie punktów moż wydawało, można było kupować ścieżki dźwiękowe Nintendo na My Nintendo Shop. Tam jak się chyba uzbierało około 5000 chyba czy 2500 punktów, to można było to wymieniać na te ścieżki dźwiękowe. No i tak między innymi przecież były obie odsłony Super Mario Galaxy, wcześniej wspomniane o, o, przez nas, czy tam Super Mario 3D World. I faktycznie, czy nawet Mario Kart 8? Tylko, że Mario Kart 8 tylko ósemkę można było wymienić na ścieżkę dźwiękową w Japonii. Już w, w Stanach ani w Europie nie było takiej możliwości. Tak więc, jakby był ten moment, kiedy faktycznie Nintendo swoim własnym, że tak powiem, sortem wy, wypuszczało te ścieżki dźwiękowe. Owszem, one nie były jakby ogólno dostępne w sklepach, tylko były dostępne na bezpośrednio na ich, na ich stronie poprzez te punkty, które które zbieraliśmy i sądzę, że to był nawet dobry kierunek, bo faktycznie zawsze można było sobie kupić tą ścieżkę dźwiękową z gry. No i prócz tego od, jak, od jakiegoś czasu też dodają no, tych limitowanych edycji e, ścieżki dźwiękowe, ale umówmy się, to nie są pełne ścieżki, bo to są tylko Sound Collection, czyli kilka mamy tak naprawdę utworów na krzyż, ale jednak e, dodają. Natomiast na pewno to skosniałość na źle, e, źle, że tak powiem źle to wygląda, no ale po, ja na przykład też szukając i się zastanawiając troszeczkę na tym tematem, no bo jakiś czas temu postanowiłem, że e, no, brakuje mi soundtracków z gier Nintendo i tutaj nie mówię o Xenoblade czy tam Breath of the Wild czy e, teraz e, ten taki RP, który wyszedł, teraz mi wyleciał bravery, bravery default 2 bo wyszła ścieżka dziękowa, tylko, że to już przez pod wydawnictwem rewo, czyli tego kompozytora. tylko takie poboczne jakby, czy nawet A chociażby nawet Fire Album są wychodzą to jakby te jakby te, 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 te ścieżki i Cię tak właśnie zastanawiałem. No dobra, ale na przykład z Mario Kart 8 chciał, nie wiem, Super Mario e, Galaxy i kilka innych takich e, tytułów. No i tak właśnie postanowiłem zacząć szukać tych, no, szczególnie no, musiałem się skupić jakby na aukcjach. No i ten mój zapał został jak najbardziej ostudzony, bo naprawdę czasami e, ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. I, I zauważyłem, że właśnie Nintendo zaczęło licencjonować. Uh, wytwórnią fonograficznym m.in. Nippon, Columbia, Begging, uh, Endbrine, Tabler e -communication. i Communication uh, IC japońskim jakby wydawnictwom oni jakby pozwalają na to, że mogą, wykupią oczywiście licencję i wydają później też ścieżki dziękowe. Teraz niedawno właśnie Nippon Columbia zapowiedział, że wyda po 10 latach w końcu ścieżka dziękowa Skyward Sword pięciopłytowa ścieżka dziękowa w limitowanej wersji nawet z pozytywką będzie, tak więc jakby licencjonują, są te ścieżki dźwiękowe, ale dalej wiecie, to są takie jakby z tych nowych, naprawdę bardzo topowych, nie wiem, bardzo dobrze sprzedających się tytułów, te ścieżki dźwiękowe się pojawiają, ale na przykład jak tak się trochę zastanowimy, to dlaczego z Metroida nie ma... No jest, i się jakby szukając dalej, gdzie, gdzie co, z, czego to, z czego to wynika, no to zacząłem szukać tak naprawdę doszukałem się skrawków, informacji mówiących o tym, że na przykład, jak to w Stanach prawo wygląda, i myślę, że to też ma dużo wpływ na to, dlaczego Nintendo nie pozwala też bo trzeba też pamiętać o tym, że jeszcze jest ta działka fanów. Którzy sami to robią, sami wypuszczają nielegalnie te ścieżki dźwiękowe, no bo w Stanach Zjednoczonych prawo pozwala na licencjonowanie muzyki w obrębie wydawania albumów, czyli jakby Nintendo, jakby zaczęło oficjalnie wydawać, w, powiedzmy, w Stanach Zjednoczonych praktycznie ze, ze wszystkich swoich ścieżek dźwiękowych i też streamując tą muzykę, to jakby oddaje prawo dobrowolnie do licencjonowania każdemu, czyli każdy sobie może w pewnym momencie wziąć wziąć ten utwór, przerażować go i później sprzedawać, tak? A do nie chce właśnie. On to e, mówi, że nie. No, czyli mówiąc prosto, ktokolwiek, kto zapłaci odpowiednio wcześniej ustaloną stawkę za licencję utworu, e, otrzyma taką jakby swobodną możliwość do ko korzystania z publikacji lub nagrania muzyki własnym nakładem. No i to, to, co mówię, dlatego w tym wypadku jakby Nintendo nie godzi się na takie działania prawne, ponieważ no, chce mieć absolutną kontrolę nad e, własną Dziełami. No i że mimo, mimo tego, że jakby największym rynkiem dla japońskiego potentata no są Stany Zjednoczone, no to to jest absurd, tak? Bo to nadal Nintendo nie wierzy w sukces wydawniczy muzyki do gier wideo, no co jest jakby no tym absurdem, patrząc na nieustający zbyt są tracków nawet w samej Japonii, bo do dzisiaj jakby sprzedażowo to Japonia najlepiej wychodzi pod kątem wypuszczania płyt CD. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie streamingiem, tak, Spotify i inne tego typu marki cały czas pną się w górę. No ale całe szczęście właśnie to co powiedziałem, duże zmiany zaszły niespełna 6 lat temu, kiedy w ofercie tych japońskich sklepów zaczęły się pojawiać takie dwupytowe wydawnictwa, między innymi tutaj wspomniany przeze mnie soundtrack czy soundtrack, album poświęcony na 30-lecie Super Mario Bros. No i album się właśnie pojawił nakładem Nippon Columbia i tutaj jakby zachęcam do tego zakupu tego albumu, jeżeli ktoś, ktoś bardzo sobie ceni muzykę do, do Mariana. No i też kolejna taka sprawa, że niektórzy gracze są na tyle zdesperowani, bądź zmotywowani tą całą sytuacją, że no, wydają na własną rękę, postanawiają wypuszczać nielegalne albumy z muzyką do gier Nintendo. Głównie to są takie różnego rodzaju aranżacje, adaptacje w formie winyli, wersji, tam powiedzmy, cyfrowy płyt CD, bardzo małym nakładzie. Na, na no i też serwis YouTube jest bardzo dobrym tutaj przykładem, o którym wcześniej wspomniał Paweł, że Nintendo, Nintendo ściga takie kanały i, i usuwa i Pozwy puszcza. Pierwsza, chyba najważniejsza rzecz, ta skocniałość, ta twarda głowa, której Mateusz powiedział, myślę, że to jest też taki chyba jeden z głównych powodów. Oprócz tego, licencjonowania, to jest jeden z takich głównych powodów, dlaczego Nintendo nie wypuszcza tych swoich soundtracków, a szczególnie z tych starszych tytułów, bo ja bym naprawdę bym chciał zobaczyć ze starszego Met Metroida, albo ze Super Mario Land, dwójki na pewno, Jędrzej by chciał też mieć w kolekcji, choćby nawet na, na płycie winylowej, a czy pa Paweł na przykład i Mateusz z daktelsów, chociaż to już jest kapką, tak więc Szkoda, że naprawdę nie, nie pamiętasz się i nie kultywuje się tych, tej muzyki z tych starszych tytułów. Tylko te gry, które zdobyły największy sukces komercyjny, mogą jedynie się doczekać ścieżki, ścieżki dźwiękowej. Nie wiem, czy chcielibyście ewentualnie coś w tym temacie do, dopowiedzieć, chłopaki? I'm cool. Wszystko powiedziałem co Okej, okay. Super. Dobrze, no to może przejdźmy już. Podsumujmy dzisiejsze nasze spotkanie. Takim top czy ulubionych są traków do gier Nintendo. Mateusz, jaka jest twoja taka trójka, święta trójca? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo na, najlepiej byłoby mieć taką dziesiątkę, tak, ale setkę. Trój twoja trójca? Wiesz co? Nawet, nawet na, w naszym ostatnim podcaście. Na jednym z miejsc, już nie pamiętam teraz, którym. Wśród moich ulubionych gier japońskich ogólnie znalazło się The Legend of Zelda Breath of the Wild. prostu uwielbiam ten soundtrack za, za jego. Tę taką eksperymentalność tak naprawdę za to, jak dobrze działa z grą, i jak bardzo jest nieoczywisty pod tym względem. Na drugim miejscu wrzuciłbym tutaj Super Mario Galaxy, co myślę jest akurat dosyć oczywistym wyborem, bo wiele razy słyszałem, że gdzieś tam znajduje się na topkach różnych osób, No ale no nie da się, nie da się, nie da się nie, według mnie. Jest to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych soundtracków Nintendo, mimo że właśnie nie, nie skomponowany przez oryginalnego kompozytora, nie wiem, czy to jest ta świeżość, która mnie uderza tego, że jest to rzeczywiście pierwszy soundtrack symfoniczny, czy ta zmiana stylu, e, którą, która jest ewidentnie słyszalna, e, to, to, tak bardzo mnie tutaj pociąga, no ale zdecydowanie jest to ścieżka, która zostaje w głowie. I nawet teraz, jak zacząłem o tym mówić, to słyszę ten główny temat Super Mario Galaxy. E, natomiast, jeśli chodzi o trzecią grę. Jeśli chodzi o mój ulubiony soundtrack, to tutaj bardzo. E, mm, to nie jest nowa gra? Powiedziałbym, że jest to Donkey Kong Country 2. Mm. David Wise. David, mm. David Wise, tak. E, mm. Dużo jest tam, zwłaszcza. E, w, gdzieś dotykają mnie te takie, zwłaszcza Wise'a, ambientowe, bardziej utwory. E, i, i, I mam ogromny sentyment do tego soundtracku. I tak jak sobie siedziałem i myślałem, co mógłbym na miejsce trzecie wrzucić, to co prawda e, są tam ścieżki w grach Strictly Nintendo, które lubię, to tak gdzieś tam myślałem o Xenoblade Chronicles, gdzieś tam myślałem o, o kilku różnych Fire Emblemach, ale ostatecznie e, ostatecznie sobie tak uświadomiłem, że chyba czymś, co jest dla mnie takim ponadczasowym i co rzeczywiście mogę sobie odpalić tak od, y, bez problemu. Właściwie w każdym momencie, żeby słuchać, to będzie właśnie soundtrack Davida Wise'a z Country Dwójki. Zacna trójka, zacna. Enjoy, a u ciebie ja, jaka jest twoja, twoja święta trójca, jeżeli chodzi o sątraki do gier Nintendo? No, to się wytrwanie, bo tak, na pierwszym miejscu dam soundtrack z Super Mario Maker 2 z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że zawiera sobie, są takie z większości moich ulubionych części Mario, więc jest tam wszystko w jednym, takie de best of. A po drugie, powtórzę jeszcze raz, że naprawdę lubię wszystkie te aranżacje. Właśnie stworzone na potrzeby Mario Maker, czyli te wersje edit, czyli wtedy, kiedy możemy sobie tworzyć mapę. Ja akurat bardzo dużo gram w tę grę, do dzisiaj tworzę tam mapki i uwielbiam to robić. I naprawdę w każdym motywie edit, mimo tego, że jest to niby ten sam kawałek, który dobrze już znamy z tych wszystkich gier, czyli oryginalny Mario Bros., Mario World, cała reszta tych, tych, tych klasycznych gier 2D i jeszcze do tego ten 3D World, który wyszło na, na Wii U. To niby to jest ten motyw, który dobrze znamy, a jednak e, za każdym razem czuć, że kompozytorzy bawili się przerabianiem go w jakiś sposób. I na przykład, tak e, kawałki z Super Mario Bros. 2 są wszystkie utrzymane w takim klimacie Reggae, e, te, te wersje Edit, mimo tego, że w ogóle tego nie słychać i kompletnie jakby nie wynika to z ich e, oryginalnego brzmienia. E, I tak każdy, każdy, jakby każda część ma swój pewien motyw przewodni. Sporo tam jest fajnych niespodzianek. Fajnie jest też, że te warstwy się nachodzą. To jest bardzo fajny są tak właśnie pod tym względem, że um... Zawsze, kiedy przychodzimy do tego, co edycji, to czasem są wszystkie warstwy, czasem tylko jedna warstwa, a te warstwy potem narastają. Nawet fani bawią się miksowaniem tych warstw w internecie. Jest sporo takich bardzo fajnych miksów. Można z tych samych niby kawałków wycisnąć zupełnie inne rzeczy, właśnie poprzez włączanie, włączanie tych kolejnych warstw. No coś świetnego. Więc Super Mario Maker 2 u mnie na pierwszym miejscu, bo najczęściej wracam właśnie do tych kawałków. Na drugim miejscu będzie, no tutaj bez zaskoczenia, tutaj no, też Super Mario Galaxy. Uważam, że jest to. No, no był to jakiś punkt zwrotny, tak? W, w tych e, soundtrackach Nintendo. Nawet wtedy jeszcze nie grałem w tę grę, bo nie miałem Wii U. Boże, nie miałem Wii. Natomiast e, jakby pograłem temu znajomego troszeczkę, który, który miał konsolę, ale potem słuchałem sobie tego gdzieś w internecie, tych kawałków. E, jakby zawsze, mimo tego, że po wielu, wielu latach miałem okazję tego, przejść w całości, już tak u siebie, na spokojnie, to, to kawałki znałem dużo, dużo wcześniej i istniały ze mną od wielu, wielu lat, więc na pewno sobie Mario Galaxy w na drugim miejscu. A na trzecim, no też dzisiaj o tym mówiłem, czyli Events Wars, bo to naprawdę są świetne kawałki, naprawdę fantastyczne. Cieszę się teraz, że. Że wrócą, że wrócą przearanżowane, e, jakby z nowym instrumentarium, jakby dopasowane do naszych czasów, i cieszę się, że ludzie będą mieli okazję pograć w tę grę, odkryć ją, bo przez wiele lat była zapomniana na rzecz Fire Emblem. E, bo tym się zajęło e, studio, właśnie, które, które wcześniej tworzyło też. Znaczy, zaczęło w ogóle, a to już inny temat, zaczęło od Fire Emblem, potem zrobili a potem już skończyli z AdWords'ami, tylko od Fire Emblem. Więc dzisiaj mało kto pamięta o tej serii, mało kto zna te kawałki, e, więc cieszę się bardzo, że niedługo e, znowu będą miały okazję zabłysnąć. Mam nadzieję, że się przyjmie zarówno gra, jak i, jak i te, te utwory, które się nie zawierają. No i to jest moje top 3. Mm, cudownie. Pawle? Ja się zaśmiałem po tym, jak Mateusz powiedział tę swoją trójkę, bo moja lista jest dosłownie podobna. Z jednym może tylko zastrzeżeniem, ale zacznę od początku. Nie, to Don Kik, nie ten pierwszy. O, nie nie, 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 słuchaj, słuchaj. Więc. Na pierwszym miejscu oczywiście doleżą na Zelda Breath of the Wild. Nie będę się powtarzał, tak jak mówię, to jest moim zdaniem najlepszy soundtrack najlepszej Zeldy i tutaj na tę chwilę zdanie nie zmienię. Zobaczymy, co oczywiście przyniesie kolejna część. Na drugim miejscu oczywiście Super Mario Galaxy, czyli to, co zostało już przez Panów powiedziane, czyli to Nintendo pokazało, że można wykorzystać orkiestrę, wie jak to zrobić, i te utwory po prostu już w, w, w wierciły się w naszą głowę. Natomiast jeśli chodzi o miejsce trzecie, to podobnie jak no to już miałem, takie. Um, zastanawiałem się nad innymi tytułami, które nie zostały stworzone przez Nintendo. To, jest, to akurat też przyznaję i też gdzieś um, z tyłu głowy pojawił się, pojawił, pojawił się Xenoblade. Ale postanowiłem dać egzekwo dwa tytuły, już powiem dlaczego. Eee, z jednej strony będę miał oczywiście The Donkey Kong Country 2, <laughs> czyli tu, tu, akurat, tu akurat się nie zmieniło. Ale z drugiej strony dałbym Super Metroid. Okay. Z jednej strony Donkey Kong, bo jest to bardzo, bardzo wesoła, bardzo, bardzo skoczna, tropikalna melodia, idealna do tej platformówki, która również jest idealna. Z drugiej strony mocno ambientowy, mocno wyciszony, stonowany, również ponury nastrój, który udziela się Super Metroidowi. I to. Tę, tą robotę również robi muzyka. Także w tym przypadku na trzecim miejscu, miejscu te dwa tytuły aequo na mojej liście. Cudownie, mi się podobają te nasze tutaj te notowania, bo czasami albo się pokrywają, albo też nie i też jakby wcześniej się nie komunikujemy i nie wymieniamy się, okej, okay, co u ciebie wylądowało, tak, więc panowie Szapoła, dziękuję wielkie. Dobrze, no to ja to troszeczkę, od, jednym tytułem będę się tutaj powtarzał, który został wymieniony wielokrotnie, najpierw zacznę od trzeciego miejsca i to są egzekwo pierwsza i druga część z Platuna, ja nie wiem, ja po prostu jestem <laughs> zakochany w tej w zawariowanej muzyce. Gdzie praktycznie wszystkie piosenki zostały takie okraszone przez wokalistów specjalnie, wygenerowanych takim elektronicznym efektem. Ten taki rock, punk, wymieszany grunge to wszystko tam jest, Absolutnie zresztą uwielbiam z, z, Pla z platuna za tą swoją taką niekonwencjonalność. Ja nigdy nie byłem za bardzo fanem tego typu yy, gier, no bo to jest jakby jakby nie patrzeć. Odrobinę mechaniką e, przypomina inne, inne znane s, s, shootery, jednak jakby ten, ta pomysłowość, która tam została wprowadzona i też ta muzyka, która nam e, towarzyszy no, w, w, pra, wprawia i sprawia, że naprawdę bardzo miło się tego gra i też e, słucha poza, poza, sam, sa, poza samym tytułem. Z kolei, no, na drugim miejscu, no, to tu już wielokrotnie wspominany: Super Mario Galaxy, no, to to jest kwintesencja tego, co e, Nintendo naprawdę potrafi dobrze robić. I na szczęście są tacy ludzie jak e, Machito Yokata, który przekonał wodarzy z Kyoto o to, że słuchajcie, zainwestujmy pieniądze i zróbmy coś e, e, nowego. E, udało się to. Do dzisiaj jest wielokrotnie wspominana ta muzyka, i mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja usłyszenia jej na żywo. Kto wie, może na naszym festiwalu. Natomiast na pierwszym miejscu dla mnie to jest 5 ostatnich miesięcy, a dokładnie Mario Kart 8. Ja uwielbiam tą muzykę z Mario Kart 8. No soundtrack z Mario Kart 8 dla mnie jest osobiście takim festiwalem chyba różnorodnych dźwięków, e, emanujących jakby niespożytą energią sesyjnych muzyków. No. To, jakby tą swoją grą dali e, ścieżce dziękowej do tytułów Nintendo, kompletnie, zupełnie nowy wymiar, a co najważniejsze, jakością dorównują, nie jakby nie jednej wysokobudżetowej produkcji muzycznej. Ja wiem, że Andrzej też wspominał, że owszem, tam są te takie, bo to zna Big Band, było, głównie były nagrywane te utwory przy udziale sesyjnych muzyków, ale też się słyszy te nawiązania w postaci tych melodii do tych e, starych, klasyków. Zresztą Mario Kart też Jędrzej słusznie zauważył, że Mario Kart to jest taki festiwal wszystkich dźwięków z poprzednich Mario Kartów, tylko w zupełnie nowej aranżacji i przez to mi się wydaje, że ta muzyka trochę nabrała nowego, świeżego takiego stylu i no i sama ma gra Mario Kart, no kochani, no, kto nie gra w Mario Karta? No, to co... To jak ma się konsole Nintendo no to trzeba grać i uważam, że to jest jedna z najlepszych ścieżek dźwiękowych. Nie ma The Legend of Zelda, uwielbiam The Legend of Zelda, kilka mam swoich tytułów osoby, które nas słuchają to wiedzą, że ja uwielbiam szczególnie muzykę z The Legend of Zelda. Teraz mi szybko wyleciało z głowy, ale to sobie może za chwilę przypomnę też jest kilka naprawdę świetnych soundtracków wydawanych przez Nintendo, no ale co, co zrobić? Jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł, który bardzo sobie cenię, jeżeli chodzi o Zelda, no to jest Wind Waker oczywiście. Dobrze, że panowie... Niezmiernie bardzo, myślę, że w imieniu Pawa też mogę to powiedzieć. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj byliście z nami i mogliście się podzielić swoimi e, przemyśleniami, doświadczeniami związanymi z grami, a szczególnie z muzyką e, do produkcji z e, Shieldu Nintendo. No i ja mam taką skromną nadzieję, że jeszcze się uda. E, w, e, Niedługim czasie spotkać tutaj i porozmawiać znowu, może o Nintendo, bądź jakichś innych ciekawych tematach związanych z muzyką do gier wideo. Tak więc bardzo się kłaniam. Dziękuję wielkie serdecznie, Andrzeju, że byłeś dzisiaj z nami. Dzięki wielkie. Ja też oczywiście zachęcam, śledźcie kanał Zagrani TV. Naprawdę z kilka fajnych materiałów, m.in. o Nintendo i innych grach, pokroi Harry Potter. Zachęcamy do śledzenia tego kanału. A Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję. Ko że tak powiem, Arigato, go za Dojdę do masz te Jedna rzecz jeszcze, którą muszę koniecznie powiedzieć na antenie. Paweł, Paweł słyszysz mnie? No. Grandia HD mhm. Collection wychodzi w pudełku w Azji. Na następnym, tak, na, następnym, Playazja, na następnym, następnym. Na następnym podcaście zapytam cię, czy już kupiłeś, czy do ciebie dojechało. <laughs> znaczy że to tak właśnie będzie, Dobrze. No, ja już też mam na liście. No, super sprawa, bo to wcześniej chyba limity. Tak, tak, tak. Mówiłem, to że ja, ja kupiłem akurat z Limited Run okay. Games i mam na półce, ale teraz wychodzi azjatyckie wydanie. Hmm. Ale to na ten Limited Run to jest kurczę Kupa kasy, nawet jakbyś chciał sprzedać To teraz byś nieźle zar mógł zarobić Wie, no, Ale wiesz wydań. co, no zakupowo wychodzi Tak samo jakbyś kupował pudełkową wersję Jak mają preordery, więc okay. to, to nie jest jakaś mhm. dużo większa kwota Niż normalnie, tak po prawdzie Także warto się szarpać, okay. ale też Oni nie trzymają praw do gier Stąd też często gry, które oni wydają Później znajdują swojego wydawcę gdzieś tam indziej mhm, Rozumiem no i w każdym razie Mateuszu, wielkie dzięki, że znowu z nami był. Dzięki i... również, miło było. A ja jak zawsze z pawem zachęcamy was do śledzenia naszych kanałów między innymi strony Game Music, też na naszym Discordzie, gdzie rozmawiamy o muzyce do gier i nie tylko. Od jakiegoś czasu się uspokoiło, nie mówimy już o Monster Hunter Rise, i też jakby zachęcamy do lajkowania, dyslajkowania negatywne, pozytywne komentarze, dzielcie się z swoimi przemyśleniami też na temat tego dzisiejszego tematu, o którym rozmawiamy mawialiśmy z chłopakami. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych typów. No i też zachęcamy was do subskrybowania, puszczania dzwonków naszego podcastu na YouTube, bądź na Spotify, Apple Podcast i wielu innych serwisach streamujących. Jak zawsze z tej strony niczym Mario kłania się i skacze do góry kłania się w pas Mariusz i... Paweł? Pawle, jesteś? Luigi. Jestem, jestem, jestem. Pożegnałem się ładnie prawie. No właśnie. Ja, ja, ja się nie kłaniam, jestem zmęczony, jestem stary, plecy nie bolą. Tak, tak więc kłaniamy się wszyscy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i dosłyszenia. Do zobaczenia. Cześć! Czołem. Słuchaj, 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 słuchaj. słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.